Michał Undra, Akademia Zdrowia TV. Dzień dobry. Dopamina, serotonina, oksytocyna, adrenalina, acetylocholina to neurotransmitery, czyli związki chemiczne w naszym ciele, które dosłownie potrafią nami rządzić, wpływać na nasze decyzje, a także na całe życie. To one sprawiają, że jesteśmy bardziej pobudzeni lub leniwi, drażliwi czy szczęśliwi, czy potrafimy dominować, czy jesteśmy ulegli. Wpływają na nasze marzenia, cele, libido. Stany lękowe, relacje, odczuwanie miłości do bliskich, a nawet pamięć i efektywność nauki. To one mogą sprawiać, że w naszym życiu nam nie wychodzi lub odwrotnie. Pomagają nam w drodze do sukcesu. Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy w stanie dość skutecznie wpływać na poziom neuroprzekaźników i poprawiać swoją jakość życia. Zapraszam Cię do filmu, gdzie przedstawię Ci mnóstwo faktów i ciekawostek, o których niestety nie mieliśmy okazji usłyszeć w szkole. A szkoda, bo mogłoby to zmienić nasze życie. Zapraszam do oglądania. Na początek wyjaśnię, czym w ogóle są neurotransmitery i jak wpływają na nasz organizm. Neuroprzekaźniki można powiedzieć, że to są też neurohormony, czy nawet niektóre z nich są hormonami i są to związki chemiczne, które przekazują informacje przede wszystkim między neuronami, ale także do różnych komórek w naszym ciele szczególnie do komórek mięśniowych. I zarządzają w, duży, w dużej mierze zarówno pracą naszego mózgu, jak i całego naszego układu nerwowego, jak i ciała. Bez neuroprzekaźników nie moglibyśmy doprowadzać do skurczy mięśni. Oczywiście, nasz cały mózg nie funkcjonowałby, a neuroprzekaźniki także odgrywają rolę zarówno w pamięci, w formowaniu pamięci, w. Wpływie na nastrój, ale na poziom energii, także na pobudzenie i na szeroko pojęte samopoczucie. Dlatego odpowiedni bilans, odpowiednia harmonia tych neuroprzekaźników jest niesamowicie istotna dla naszego zdrowia, jak i przede wszystkim jakości życia i samopoczucia. Tutaj warto zaznaczyć, że nie zawsze. Po prostu zwiększanie konkretnego neuroprzekaźnika da efekty, o których tutaj będę mówił, ponieważ też wpływ neuroprzekaźników na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, czy na efekty w ogóle tych neuroprzekaźników, jest także zależna od naszych genów, od naszych receptorów, jak i co ciekawe, od środowiska. I tutaj bardzo ciekawie o tym pisze Robert Sapolski w swojej książce Behave, że nawet mając konkretne. Geny, które wpływają na rozkład neuroprzekaźników, na poziom neuroprzekaźników, czy nawet na receptory neuroprzekaźników, takie jak na przykład MAO-A, czy też COMT, to właśnie nasze doświadczenia, na przykład z dzieciństwa, różne traumy, czy to, w jakim środowisku byliśmy wychowywani, wpływają na to, jaką ekspresję mają te geny, więc wpływanie na konkretne neuroprzekaźniki może różnie wpływać na daną osobę w zależności od tego, jakie środowisko. No, wpływało zarówno na wychowywanie tej osoby, jak i w jakim środowisku ona obecnie się znajduje. Przykładowo, jeżeli jesteśmy rodzicem, mamy stabilną sytuację rodzinną, finansową, ogólnie mieszkamy w jakimś bezpiecznym miejscu, to na przykład podnoszenie poziomu oksytocyny będzie zupełnie inaczej wpływać na nasze zachowanie i na nasz mózg niż u osoby, która na przykład jest w takim niebezpiecznym środowisku i powiedzmy, że walczy o życie na co dzień o przetrwanie, nie ma żadnej stabilności zarówno materialnej, jak i w ogóle miejsca zamieszkania. I to jest bardzo ciekawy przykład, że oksytocyna u osoby właśnie usta u, o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej i właśnie takiej codziennej i ustabilnym też związku będzie wpływać na bliżs bliższe relacje, na monogamię, na utrzymywanie tych relacji. Z kolei oksytocyna u osoby, która takiej sytuacji nie ma stabilnej, Zwiększanie poziomu oksytocyny może działać wręcz odwrotnie i zmniejszać zaufanie, działać właśnie na bardziej taką podejrzliwość, czy wywoływanie takich reakcji, które wcale nie są empatyczne i które wcale nie wspierają drugiej osoby. I to właśnie bardzo ciekawie pokazują takie badania związane z neurobiologią. A więc tutaj też, jeżeli chodzi o wpływ na neuroprzekaźniki, tutaj oczywiście będę mówił. Jak na te neuroprzekaźniki można wpływać? Jak ich wysoki poziom może wpływać na nasze samo Jak niski poziom może wpływać na nasze samo poczucie? Jednak nie zawsze, w większości przypadków tak naprawdę, nie polecam zwiększania konkretnych neuroprzekaźników za pomocą mocnych leków, stymulantów, stymulantów czy niektórych suplementów które przykładowo mocno podniosą nam poziom serotoniny, bo nie zawsze będzie to dla nas korzystne, nie zawsze wywoła te efekty, które chcemy. No i dodatkowo tutaj też warto zaznaczyć, że jest mocna relacja pomiędzy różnymi neuroprzekaźnikami. Właśnie wpływ serotoniny i dopaminy ze sobą jest bardzo znany i myślę, że najbardziej popularny, ponieważ wpływanie na poziom serotoniny, na przykład poprzez 5-HTP czy ewentualnie tryptofon tryptofan czy dziurawiec, może podnosić oczywiście poziom serotoniny, ale często kosztem dopaminy. Nie zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować, że mamy problemy tylko z poziomem serotoniny, że ta serotonina jest niska, a na przykład mamy do tego wysoką dopaminę. I na przykład podnosimy sobie poziom właśnie serotoniny, ale nasza dopamina się obniża, i często jest to kosztem tak naprawdę gorszego samopoczucia i braku efektów, których byśmy się spodziewali. No i warto też zaznaczyć, że większość neuroprzekaźników, oprócz tak naprawdę acetylocholiny, działa w ten sposób, że jeżeli mocno zwiększamy poziom tych neuroprzekaźników, abstrahując od stylu życia, o którym będę bardzo dużo tutaj mówił, jeżeli stosujemy różnego rodzaju suplementy czy niektóre leki, które mocno podnoszą, podnoszą poziom na przykład serotoniny czy dopaminy, to bardzo często nasze receptory... Tych neuroprzekaźników, np. receptory dopaminowe czy serotoninowe, stają się oporne na działanie tego neuroprzekaźnika i tak naprawdę te suplementy nie działają odpowiednio po pewnym czasie, czy, czy też trzeba zwiększać dawkę, ale dodatkowo też jesteśmy bardziej oporni na naturalne zwiększanie tych neuroprzekaźników, np. poprzez wystawianie się na światło słoneczne, czy poprzez aktywność fizyczną. I stosowanie takich leków w dużych dawkach przez dłuższy czas może mieć po prostu. Konsekwencje, że te neuroprzekaźniki długofalowo nie będą odpowiednio u nas działać. No i to wiadomo, przykładem mogą być osoby przykład uzależnione od różnych substancji czy od różnych zachowań, gdzie bardzo często jest to związane z receptorami czy z poziomem dopaminy. Tutaj takim wyjątkiem będzie acetylocholina, o której będę mówił bardziej w dalszej części filmu, ale w wielu przypadkach, takie samemu zwiększanie swoich neuroprzekaźników na podstawie. Na przykład celu, które osiągn chcemy osiągnąć, nie zawsze jest polecany i często po prostu może wpływać negatywnie na nasze długofalowe zdrowie, czy długofalową pracę mózgu. Tutaj będę mówił, tak jak mówiłem, o właśnie głównie o elementach stylu życia, które wpływają na poziom neuroprzekaźników i te elementy są jak najbardziej bezpieczne, bo wystawianie się na światło, słoneczne aktywność, fizyczna medytacja, metody redukcji stresu, te rzeczy, które tak naprawdę większość naszych neuroprzekaźników modulują w odpowiedni sposób, są jak najbardziej bezpieczne, jak najbardziej wskazane. No i też, jeżeli ktoś nie zadbał o te podstawy, czyli no, styl życia jest nieodpowiedni, nie dba o jakość snu, czy o aktywność fizyczną, brakuje tych elementów podstawowych związanych ze stylem życia, no to wiadomo, że możemy w jakimś tam stopniu podciągnąć sobie te neurotransmitery różnymi sposobami zewnętrznymi, ale znowu długofalowo będzie to dużym kosztem. Dlatego zawsze te podstawy będą najważniejsze. No i jak też oczywiście okaże się tutaj w filmie, te podstawy związane ze stylem życia, związane z biohackingiem są najważniejsze tak naprawdę dla wszystkich neurotransmiterów. Na wszystkie neurotransmitery wpływają one korzystnie, dlatego też dbanie o te podstawy jest aż tak istotne. I zaczniemy od serotoniny, czyli prawdopodobnie najbardziej znanego neurotransmitera. Serotonina kojarzy nam się na pewno z dobrym nastrojem, a niski jej poziom z depresją, zaburzeniami depresyjnymi czy po prostu pogorszonym nastrojem, i to jest na pewno najbardziej znany wpływ w ogóle serotoniny na pracę mózgu czy na nasze zdrowie. Jednak serotonina ma zdecydowanie szerszy wpływ na nasz organizm, o czym zaraz opowiem, a jej wpływ na rozwój depresji, na objawy depresyjne nie jest aż tak silnie obecnie Uważany za tak silny, jak było to wcześniej. I serotonina nie jest jedynym neuroprzekaźnikiem, który wpływa na nasz nastrój, a dodatkowo można mieć objawy depresyjne czy kiepski nastrój przy prawidłowym poziomie serotoniny, bo jak najbardziej nie tylko serotonina na to wpływa. I wpływ serotoniny na nastrój mocno różni się od tego związanego z dopaminą, zarówno niedobór. Serotoniny, niski poziom serotoniny, jak i niski poziom dopaminy mogą powodować objawy depresyjne, pogorszony nastrój. Jednak jest to zupełnie inny rodzaj objawów, czy zupełnie inny rodzaj pogorszonego nastroju, ponieważ wysoki poziom serotoniny powoduje takie uśpienie, taki niższy poziom energii, takie rozluźnienie, na przykład jak mamy często po posiłku. Po posiłku właśnie jest takie rozluźnienie i to może być związane z wyższym poziomem serotoniny. Z kolei dopamina jest bardziej pobudzająca. Dlatego też Suplementy, leki wpływające na poziom serotoniny mogą nas bardziej wyciszać, a te, które wpływają na poziom dopaminy, mogą nas bardziej pobudzać. No i też powiedzmy, że przez analogię mając niższy poziom dopaminy prawdopodobnie będziemy mieli niższy poziom energii, jaki niszczą w ogóle eksplorację zewnętrznego środowiska, niższą właśnie ekstrawersję tak zwaną, co jest przeciwieństwem serotoniny i niby dwa neuroprzekaźniki o mocnym wpływie na nastrój, ale o zupełnie innym tak naprawdę działaniu. No, i serotonina ma naprawdę szeroki też wpływ na zdrowie. Tak naprawdę, nasz organizm ważniejszy jest jej wpływ oprócz nastroju na inne aspekty, takie jak regulacja oczywiście perystaltyki jelit. I wpływ serotoniny na jelita jest też dosyć mocno znany. Właśnie serotonina odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie perystaltykę jelit, i zaburzenia w poziomie neuro, neuroprzekaźnika, jakim jest serotonina, mogą powodować. Właśnie na przykład y, objawy takie jak zaparcia czy wzdęcia, czy po prostu problemy z tą perystaltyką jelit. Tutaj jest taki często znany mit, y, często powtarzany mit, że serotonina z jelit to jest to co serotonina w mózgu, że zwiększając serotoninę jelitową wpływamy na serotoninę w układzie nerwowym i w mózgu. To akurat nie jest prawdą. Prawdą jest, że 80% serotoniny jest wytwarzane w jelitach, ale ta serotonina nie przekracza bariery krew-mózg. To znaczy, wpływając na jelita. Na poziom właśnie bazowy serotoniny w jelitach, nie będziemy wpływać na samą serotoninę w mózgu, w ten sposób, że ta serotonina będzie w jakiś sposób się wymieniać. Jednak zdrowie jelit jest kluczowe dla poziomu odpowiedniego neuroprzekaźników, i w ten sposób, poprzez na przykład psychobiotyki, czy w ogóle dbanie o naszą florę jelitową, jak najbardziej możemy wpływać na nasz nastrój, czy na poziom neuroprzekaźników w mózgu, ale nie jest to wymiana jeden. Do Serotonina ma także mocny wpływ, zarówno na krzepliwość krwi, i w ogóle co ciekawe, w takich badaniach naukowych. Serotoninę często bada się w trombocytach, czyli w płytkach krwi. Jest takie badanie, które można wykonać. Raczej ono komercyjnie nie jest za bardzo dostępne, ale często wykonywane w różnych badaniach. A także oprócz tego wpływa na ciśnienie krwi. Nadmiar serotoniny może powodować wysokie ciśnienie krwi. I to znowu tutaj przechodzimy do kwestii suplementów czy leków, które mocno podnoszą poziom serotoniny. Efektem ubocznym może być podwyższone ciśnienie krwi, nadmierna krzepliwość krwi. Jaki serotonina wpływa także na regulację temperatury ciała i oddychanie, dlatego znowu niektóre suplementy, niektóre leki mogą wpływać na odczuwanie naszej temperatury, na naszą temperaturę ciała, jak i na częstotliwość oddychania. No i to w szczególnie w zespole serotoninowym, gdzie zbyt mocno podbiliśmy poziom naszej serotoniny, ma bardzo przykre. Konsekwencje, które mogą nawet zagrozić naszemu zdrowiu czy życiu. I teraz, co robi z nami serotonina w zależności od jej poziomu? Oczywiście serotonina może mieć wpływ na nastrój, to co już wyjaśniłem wcześniej. Często niższy poziom serotoniny może pogarszać nasz nastrój, ale znowu gorszy nastrój nie jest jednoznacznie objawem niskiego poziomu serotoniny, bo na to mogą wpływać inne neuroprzekaźniki, mnóstwo innych rzeczy w naszym ciele, ale niedobór serotoniny może powodować drażliwość i agresję. I to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, taka ciekawostka związana z poziomem serotoniny. Z jednej, z jednej strony, osoby, które mają mocne zachowania agresywne, charakteryzują się wysoką agresją, przeważnie mają niski poziom serotoniny, i w ten sposób jak najbardziej można kategoryzować właśnie zachowania agresywne, ale z drugiej strony wykazano, że podawanie np. inhibitorów MAO, czyli takich leków, które powiedzmy, że hamują rozkład. Właśnie serotoniny, czy zwiększają poziom serotoniny, zwiększa poziom agresji. I tutaj mamy znowu dwie przeciwstawne działania. Niski poziom bazowy serotoniny, genetycznie niski poziom serotoniny, powoduje. Większą agresję, większą tendencję do agresji, ale krótkotrwałe zwiększenie silne poziomu serotoniny także może tę agresję powodować. To jest właśnie bardzo ciekawe pod tym względem wpływu serotoniny na nasze zachowanie. I z drugiej strony wysoki poziom serotoniny jest związany z wysokim statusem społecznym. Jeżeli ktoś w właśnie swoim kręgu znajomych, czy być może w pracy, ma wysoki status społeczny, jest szanowany, jest osobą taką, która jest lubiana. Ma wyższy poziom serotoniny, i to przede wszystkim oczywiście pochodzi z badań na zwierzętach, gdzie jeżeli jest, sam jest dominujący, on właśnie ma wysoki poziom serotoniny. Więc serotonina ma naprawdę szeroki wpływ, taki powiedzmy ogólnospołeczny, na nasze samopoczucie, czy poziom serotoniny jest też zależny od naszego statusu społecznego. Oprócz tego niski poziom serotoniny powoduje takie objawy jak zachowania i rozmyślania, rozmyślania obsesyjne, sceptycyzm, perfekcjonizm, nadmierna kontrola. Wpływa mocno na objawy zespołu przedmiesiączkowego, czyli PMS przy niskim poziomie serotoniny te objawy mogą być właśnie nasilone. Drażliwość ataki paniki lub fobie. Ataki paniki też będą związane z gabą, o którym będziemy, o której będę opowiadał później. Stany lękowe, które pogarszają się zimą, jest to związane z tym, że serotonina jest mocno zależna od ekspozycji na światło słoneczne i wtedy tym, w latem, czy gdy mamy po prostu te ekspozycje na światło słoneczne, tej serotoniny jest oczywiście więcej negatywność, depresja, myśli samobójcze, nadmierna samokrytyka, niska samoocena, niska pewność siebie, to będzie też oczywiście związane z tym statusem społecznym. Im mamy wyższy, tym po prostu tej serotoniny mamy więcej, co na pewno też przekłada się na większą pewność siebie. Bardzo ciekawe jest to, że niski poziom serotoniny może zwiększać wrażliwość na ciepłą temperaturę, na wysoką temperaturę na przykład wody, w której się kąpiemy, że ogólnie kąpiemy się w trochę niższej wodzie niż inne osoby, ja na przykład tak mam, że właśnie bardzo wrażliwy jestem na ciepłą temperaturę w ogóle otoczenia, ale szczególnie też wody. I zawsze do kąpieli używam zdecydowanie niższej temperatury wody niż inne osoby, i w ogóle nawet niezbyt ciepła woda, czy standardowa temperatura wody dla innych osób, dla mnie jest wręcz. Parząca na moją skórę. Ciekawe, czy to jest właśnie związane z poziomem serotoniny. Gniew, wściekłość, oczywiście problemy trawienne. Nawet jednym z pierwszych objawów, często problemów neurologicznych, problemów z neurotransmiterami, będą zaburzenia trawienia i to najbardziej odnosi się tutaj akurat do poziomu serotoniny. Inne, takie w ogóle już mocno wychodzące poza sam zespół, taki neurologiczny sam zespół objawów związanych z nastrojem czy z pracą mózgu, to fibromialgia, czyli tak naprawdę różnego rodzaju objawy bólowe, Zespół kostena, czyli tak naprawdę napięcie szczęki, to też jak najbardziej może wpływać właśnie na, yy, może być związane z poziomem serotoniny i różnego rodzaju objawy bólowe, których no, nie, tak, nie do końca jesteśmy w stanie poznać przyczyny. Nie takie objawy bólowe, że uderzyliśmy się w jakimś miejscu i boli nas. Na przykład ręka czy noga, tylko właśnie objawy bólowe, których nie możemy znaleźć przyczyny. Popołudniowe i wieczorne zachcianki na węglowodany, cukier i alkohol, szczególnie produkty węglowodanowe bogate w cukier, posiłki, które mocno podnoszą poziom insuliny i glukozy, podnoszą nam poziom serotoniny poprzez nadmierne czy zwiększony transport tryptofanu przez barierę krew mózgu, którego. Tryptofan jest prekursorem serotoniny, dlatego też, jeżeli tych węglowodanów jemy często wieczorem, mamy na nie zachcianki, wręcz potrzebujemy tych węglowodanów, czy nawet właśnie alkoholu, żeby się wyciszyć w jakimś stopniu. Może to być związane z poziomem, niskim poziomem serotoniny i tym, że w pewien świadomy czy nieświadomy sposób podbijamy poziom, poziom naszej serotoniny, co wpływa na rozluźnienie, na wyciszenie. I w ogóle była swego czasu taka teoria carb-backloading, czyli jedzenia węglowodanów tylko. Późno wieczorem czy przed snem, żeby podnosić poziom serotoniny, bo serotonina jest jeszcze prekursorem do dodatkowo melatoniny i to nie dość, że po, ma, miało poprawiać jakość naszego snu, bo mamy wieczorem wyższy poziom serotoniny, wyższy poziom melatoniny, to też zapewniać wyższy poziom energii, ponieważ nie podnosimy serotoniny w ciągu dnia, a tak jak mówiłem wyższy poziom serotoniny to często niższy poziom energii i to właśnie może być związane ze zmęczeniem po posiłkach. Jednak karbaklownik nie jest totalnie polecaną Strategią odżywiania ze względu na to, że ani nie powinniśmy wieczorem spożywać dużych kolacji czy w ogóle jakichś tam ilości węglowodanów, jak i te węglowodany często w ciągu dnia dla osób trenujących są bardzo przydatne, a wiadomo, że karbaklodnik ogólnie jest strategią pod sport projektowaną, a nie dla osób nie trenujących. i zaburzony sen, znowu no serotonina jest prekursorem melatoniny, dlatego jeżeli tej serotoniny mamy nieodpowiednie poziomy, niskie poziomy, może to powodować w ogóle problemy z jakością snu, z samym zaśnięciem i z regeneracją. Podczas snu wiadomo, że zarówno melatonina, 5-HTP, tryptofan lub też nawet leki związane z poziomem serotoniny często stosowane są jako rzecz, która pomaga nam i zasypiać, jak i poprawiać oczywiście jakość snu. Oprócz tego, z niskim poziomem serotoniny mogą być związane objawy migrenowe, bóle głowy, które są, występują, występują często, są naprawdę silne i nie do końca znowu znamy ich przyczynę, jak i nawet takie bóle i szumy uszne, czyli te tinnitus też mogą być związane z niskim poziomem serotoniny i co ciekawe w badaniach naukowych dobry wpływ na właśnie szumy uszne ma stosowanie melatoniny. Możliwe jest to, że jest to związane właśnie, że niski poziom serotoniny, niski poziom melatoniny i to powoduje te szumy uszne. Oczywiście szumy uszne to jest naprawdę skomplikowany problem, często w ogóle neurologiczny związany ze strukturami mózgu, ale jest to taka ciekawostka, która może tutaj w jakimś tam stopniu powiedzmy podsunąć nam jakieś rozwiązanie. No i jak zwiększamy Poziom serotoniny. Co ciekawe, pozytywne myślenie może wpływać na poziom serotoniny i to jest mocno udokumentowane. Jeżeli jesteśmy osobami, które mają negatywne podejście do życia, negatywny obraz w ogóle wszystkiego, co się dzieje i podchodzimy do życia, jak to się mówi, na nie, to wpływa to na poziom naszej serotoniny negatywnie. Z drugiej strony, niski poziom serotoniny może oczywiście wpływać na to, że będziemy mieli bardziej negatywny. Ogląd sytuacji, ale pozytywne myślenie, afirmacje, różnego rodzaju techniki wizualizacyjne są tutaj jak najbardziej polecane. Ćwiczenia fizyczne, niesamowity wpływ na poziom neuroprzekaźników, wszelkiego rodzaju, wszystkich neuroprzekaźników, na działanie właśnie nawet receptorów neuroprzekaźników ćwiczenia fizyczne są tutaj absolutnie niesamowite i wpływ aktywności fizycznej na nastrój, na objawy depresyjne, na pogorszony nastrój jest. Niesamowity, dlatego też bardzo polecam, jeżeli mamy problemy z nastrojem, problemy w ogóle z motywacją, z, ze zrobieniem czegoś, yy, co jest trudne, na przykład jakiegoś projektu, czy na przykład pisaniem jakiejś pracy, to aktywność fizyczna jest czymś, co nie dość, że poprawi nam nastrój, motywację, poziom energii. To jeszcze może wpływać na to, że lepiej będziemy na przykład zapamiętywali informacje, których się uczymy. Aktywność fizyczna oczywiście najlepiej na zewnątrz, ponieważ światło słoneczne też ma niesamowicie mocny wpływ na poziom neuroprzekaźników, i serotonina jest tutaj bardzo mocno od tego zależna. I tutaj w ogóle jest taka długofalowa zależność, jeżeli odpowiednio wystawiamy się na światło słoneczne w ciągu dnia, zwiększa się poziom neuroprzekaźników, w tym serotoniny, potem lepiej zasypiamy, ponieważ serotonina jest. Prekursorem melatoniny, dlatego tak istotne jest wystawianie się na światło słoneczne. I tutaj od razu zaznaczę, nawet jeżeli jest pochmurnie, jeżeli tego światła słonecznego nie widzimy bezpośrednio to i tak światło słoneczne będzie mocno regulować nasz rytm dobowy i mocno wpływać na nasze samopoczucie. I nie jest tak, że jeżeli po prostu są jakieś chmury, czy w ogóle jest troszeczkę zachmurzone niebo, to już nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz. Wychodzenie na zewnątrz, nawet przy zachmurzonym niebie, jest jak najbardziej korzystne. Wiadomo, że jesienią, zimą, w ogóle dzień jest krótszy, tego światła słonecznego jest mniej i to wpływa na nasze samopoczucie, ale też często przebywamy mniej na zewnątrz. Ale światło słoneczne i jego wpływ na nastrój jest niesamowity, to na pewno też każdy wie, że przeważnie jesienią poziom energii i nasz nastrój nie jest na takim poziomie jak jest to wiosną czy latem. Słuchanie przyjemnej i pozytywnej muzyki także wpływa na poziom serotoniny. Tutaj raczej w tym wypadku przyjemna i pozytywna muzyka raczej jest spokojna i taka wyciszająca, bo w przypadku np. adrenaliny czy dopaminy bardziej zależy nam na tym, żeby słuchać muzyki, która jest dla nas przyjemna, która u nas podnosi poziom dopaminy. W przypadku serotoniny to nie może być raczej death metal czy jakieś techno, które ma bardzo szybkie tempo tej, tej muzyki, tych uderzeń, które tak naprawdę powiedzmy, że stresuje nas, nas w jakimś stopniu, podnosi poziom katecholamin. W przypadku serotoniny to jest właśnie muzyka bardziej spokojna i wyciszająca, co w miarę obiektywnie jesteśmy w stanie określić. Interakcje społeczne, i tutaj to ma niesamowicie znowu wpływ ważny na nasze neuroprzekaźniki, my jesteśmy zwierzęciem stadnim. Jeżeli siedzimy w domu tylko codziennie i w ogóle nie mamy żadnych kontaktów międzyludzkich, to nasze neuroprzekaźniki w ogóle wszystkie tak naprawdę Ulegają zmniejszeniu i wpływa to niesamowicie mocno na nasz nastrój, na nasze samopoczucie, ale w ogóle na chęć interakcji dalszej z innymi. I w ogóle to wsparcie społeczne jest aspektem, który jest ciężki do zmierzenia, ciężki do zalecenia, tak w ogóle, żeby po prostu spędzać więcej czasu z ludźmi czy mieć więcej interakcji społecznych. Ale ma niesamowity wpływ w ogóle na całe nasze zdrowie, ale także na poziom neuroprzekaźników, dlatego warto dbać o to, żeby te interakcje społeczne mieć w takim zakresie, jakie nam odpowiadają, bo będąc introwertykiem na przykład nie potrzebujemy cały dzień, całego dnia spędzać z ludźmi. Ja na przykład jestem skrajnym introwertykiem i potrzebuję dużo czasu spędzać sam, ale te interakcje społeczne są niesamowicie istotne znowu dla samopoczucia, gdzie pewnie też wielu z Was Podczas na przykład pandemii doświadczyło, jak izolacja społeczna może wpływać na nasze samopoczucie, więc te interakcje społeczne, i dodatkowo pozytywne, pozytywne interakcje społeczne, czyli osoby, które w pewnym stopniu nas motywują, być może chwalą, czy po prostu wpływają tak, że nie mamy podniesionego cały czas poziomu kortyzolu, czy cały czas poziomu stresu, że ktoś będzie nas negatywnie na przykład oceniał. I sen. Sen tutaj pod względem neuroprzekaźników jest ważny, zarówno dla poziomu neuroprzekaźników ich działania, ale także dla wrażliwości receptorów. Podczas snu aktywowany jest układ glimfatyczny z G na początku, który tak naprawdę resetuje wrażliwość receptorów naszych neuroprzekaźników. I jeżeli mamy słabej jakości sen lub mało snu, to nasze receptory neuroprzekaźników nie działają odpowiednio. Dlatego wysypianie się i regeneracja jest tak kluczowa, żeby te neuroprzekaźniki działały odpowiednio. I to wygląda tak, że jeżeli śpimy cały czas mało, ale bierzemy Jakieś stymulanty, czy suplementy, czy inne rzeczy, które podnoszą poziom naszych neuroprzekaźników, to to, o czym mówiłem na początku, zachodzi znacznie szybciej. Te receptory nie odbierają poziomu odpowiedniego tych neuroprzekaźników i my zwiększamy sobie poziom neuroprzekaźników, ale receptory i tak nie działają, więc efektu za bardzo nie ma. A jeżeli się wyśpimy, to ten efekt jest znacznie lepszy i tak jak na pewno też wielu z Was odczuwa, wyspanie się jest jedną z rzeczy, która może niesamowicie wpłynąć na nasz nastrój, na nasze samopoczucie. I tutaj kolejna ciekawostka, akurat w przypadku objawów depresyjnych. Często polecaną metodą jest akurat zmniejszanie ilości snu, a nie jego zwiększanie, bo właśnie w objawach depresyjnych często leżymy, bo niekoniecznie może śpimy, ale leżymy w łóżku, spędzamy w łóżku 8, 9, 10, 11, 12 godzin. Ogólnie nie ma w ogóle żadnej inicjatywy, żeby z tego łóżka wyjść, czy żeby cokolwiek zrobić, ale właśnie metody ograniczania snu i wstawania bardzo wcześnie, często w takich objawach są wskazane i mocno pomagają na takie objawy, co jest naprawdę ciekawe. Jeżeli chodzi o suplementy, jest mnóstwo suplementów, które wpływają na poziom serotoniny. Opowiem tylko o tych najbardziej podstawowych, nie będę mówił o takich mocniejszych, czy też lekach, które wpływają na poziom serotoniny. Omega-3, w ogóle tutaj wpływ Omega-3 na nastrój i na objawy depresyjne jest niesamowity. Duże dawki Omega-3, tutaj zaleca się nawet 3-4 gramy, mogą niesamowicie wpływać na nasz nastrój i znowu jest to związane zarówno z działaniem przeciwzapalnym, ale także w pewnym wpływem na neuroprzekaźniki. Witamina D3 i tutaj w przypadku witamin składników mineralnych ten efekt jest szczególnie taki, że jeżeli mamy duży niedobór witaminy D3, to jej podniesienie może wpłynąć na poziom np. przykład serotoniny czy na nasz nastrój, ale to nie działa w ten sposób, że im więcej witaminy D3, tym więcej serotoniny czy tym lepiej działają nasze neuroprzekaźniki, wręcz przeciwnie, oczywiście jest krzywa U i wysokie poziomy witaminy D3 nawet na nasz nastrój mogą wpływać negatywnie, więc odpowiedni poziom witaminy D3, czy tak naprawdę uzupełnienie jej tutaj będzie bardzo wskazane. I kolejny suplement bardzo znany to dziurawiec, który ma podobny wpływ na działanie i poziom neuroprzekaźnika serotoniny, jak leki z grupy SSRI, czyli tak zwane antydepresanty. Jednak dziurawiec mocno, mocno wpływa na poziom serotoniny i raczej nie jest polecany tak, żeby znowu go sobie stosować Bezwiednie, bez jakiejś większej wiedzy, a szczególnie w połączeniu np. z tryptofanem 5-HTP a już na pewno nie wolno go stosować z lekami antydepresyjnymi dodatkowo dziurawiec ma trochę skutków ubocznych, np. często zwiększa wrażliwość na światło słoneczne i opalanie się, czy w ogóle przebywanie na słońcu, może być dla nas wtedy bardziej szkodliwe. Kurkumina. kurkumina, czyli działanie silne przeciwzapalne wpływa na poziom neuroprzekaźników dopaminy i serotoniny i co ciekawe kurkumina też może poprawiać objawy depresyjne, więc pod tym względem jak najbardziej się tutaj sprawdzi. Oczywiście tryptofan jako taki dwuetapowy prekursor serotoniny, jak i 5-HTP, czyli bezpośredni prekursor serotoniny, oczywiście ten poziom serotoniny zwiększa, ale tak jak mówiłem niekoniecznie jestem zwolennikiem, żeby takie suplementy aminokwasy stosować po prostu bez, jakiejś większej, bez jakiegoś większego celu, bez jakiegoś większego y, badania poziomu swoich neuroprzekaźników. być może nie z krwi, być może nie z moczu, ale właśnie pod względem tego, że rzeczywiście tej serotoniny nam brakuje. Etanina, bardzo fajny aminokwas, który... Wpływa znowu na poziom różnych neuroprzekaźników, bo także na poziom GABA, na poziom serotoniny, przez to właśnie eltanina jest bardziej wyciszająca i uspokajająca. Sami, w ogóle, sami, czyli taki da dawca grup metylowych, jak i kreatyna, i różnego rodzaju inni dawcy grup metylowych, jak witaminy z grupy B, mogą wpływać na serotoninę. Także, no dopominę, ponieważ te neuroprzekaźniki, ich produkcja jest w dużej mierze zależna od metylacji. Witaminy z grupy B, szczególnie witamina B6, która tak naprawdę wpływa na poziom wszystkich neuroprzekaźników i do produkcji tych neuroprzekaźników jest niezbędna, ale także inne witaminy z B, jak i probiotyki czy psychobiotyki. W ogóle ten temat jest bardzo świeży, nowy w badaniach właśnie naukowych, ale obecnie coraz bardziej kierujemy się w tę stronę, że psychobiotyki, czyli probiotyki o działaniu na nastrój, na poziom neuroprzekaźników naprawdę mają duże znaczenie i mogą wpływać właśnie na różne problemy związane z nastrojem, z poziomem energii, ale także na poziom naszych neuroprzekaźników, więc temat na pewno mocno rozwojowy i przyszłościowy. I wspominałem już o zarówno agresji przy niskim poziomie serotoniny bazowym, jak i krótkim zwiększaniu poziomu serotoniny. Jak i o dominacji społecznej, czy właśnie takim, jak czujemy się w danym naszym kręgu społecznym, jak to wpływa na poziom serotoniny. Są geny związane właśnie ze składem serotoniny, jak na przykład MAO, więc to jest, to jest ciekawe. Są też różne receptory serotoninowe, których tutaj mocno nie omawiałem, ale są pewne receptory serotoniny, które są związane, co naprawdę jest ciekawe, z większą wiarą w Boga, z większą wiarą w taką transcendencję. Czy nauki eschatologiczne, czyli życie po śmierci, bo właśnie serotonina może mieć na to wpływ. I to w ogóle wydaje się totalnie niesamowite, że jakiś neuroprzekaźnik, czy jakiś jego receptor, może wpływać na to, czym jesteśmy bardziej lub mniej skłonni wierzyć w Boga, czy w jakieś istoty, powiedzmy, poza ludzkie. I co jeszcze ciekawe z badań na zwierzętach, wykazano, że serotonina może wpływać na preferencje seksualne, że właśnie Niedobory serotoniny mogą wpływać na w ogóle zachowania seksualne i preferencje u myszy akurat. No, u ludzi ciężko jest wiadomo to przebadać, ale ciekawe, że neuroprzekaźniki mogą wpływać na nasze nawet zachowania i preferencje seksualne. Zanim przejdę do następnego neuroprzekaźnika, jakim jest dopamina, chciałbym Cię zaprosić do mojego kursu na temat poprawy pracy mózgu, do którego link znajdziesz w opisie, kurs ten poprawi Twoją koncentrację, poprawi Twoją pamięć, jaki rozjaśni pracę umysłu. Szczegóły znajdziesz w opisie. Dodaj produkt do koszyka, wpisz kod YouTube już w koszyku i zobacz, co się stanie z ceną. A ja już przechodzę do następnego neuroprzekaźnika, czyli do dopaminy. Prawdopodobnie drugim najbardziej znanym neuroprzekaźnikiem jest dopamina, która jest znana szczególnie obecnie, jest bardzo popularna ze względu na tak zwane detoksy dopaminowe, ze względu na wpływ social mediów, jak i szybkiego już stylu życia, szybkiego właśnie działania które jest związane z poziomem dopaminy oraz szybką nagrodą, bo dzisiaj mamy taką tak zwaną instant gratification, czyli bardzo szybką nagrodę za to co robimy, co też jest związane z poziomem dopaminy i coraz trudniej, przynajmniej tak często się mówi, coraz trudniej jest nam dłużej pracować na jakieś efekty, czyli tak zwane delayed gratification, czyli oddalona nagroda, żeby osiągnąć jakieś rezultaty, bo właśnie szybkie powiadomienia, szybkie efekty Podnoszą nasz poziom dopaminy, no wręcz natychmiastowo, i dlatego też różnego rodzaju detoksy dopaminowe, odstawianie różnego rodzaju stymulantów dopaminy jest obecnie bardzo popularne. A czym jest w ogóle dopamina? Dopamina jest neurotransmiterem z grupy katecholamin, i dopamina, co będzie istotne też w dalszej części filmu, jest prekursorem adrenaliny i noradrenaliny, czyli z dopaminy powstają. Te neuroprzekaźniki, jak i hormony, które na pewno kojarzą nam się mocno z reakcją stresową. To z jednej strony jest oczywiście prawdą, ale z drugiej strony np. adrenalina, jak i noradrenalina mają mocny wpływ na formowanie pamięci na poziom energii. W każdym razie dopamina właśnie jest katecholaminą i ona powstaje jeszcze z tyrozyny, potem mamy L-dopę, dopaminę, adrenalinę i noradrenalinę dlatego też jeżeli mamy niskie poziomy dopaminy w chorobie Parkinsona, bo z tym niski poziom dopaminy jest najbardziej powiązany i na pewno najbardziej znany, stosuje się leki związane właśnie z L-dopą czy też z lewodopą. Jeżeli chodzi o dopaminę, ona jest przede wszystkim produkowana w różnych partiach mózgu, ale także w nadnerczach. nadnerczach, które są kojarzone w pewnym stopniu z reakcją stresową. Tam też adrenalina jest mocno produkowana, ale także w pewnym stopniu właśnie Adry także dopamina. Dopamina ma mocny wpływ na w ogóle kontrolowanie naszego ciała i kontrolowanie ruchu, dlatego też objawy związane z chorobą Parkinsona są związane z zaburzeniami ruchu, z drżeniem rąk, czy też po prostu z mocnym takim spięciem mięśni i kontrol gorszą kontrolą tych mięśni. Odpowiada za pamięć, skupienie, uwagę, naukę sen oraz. Nastrój i dopaminę podnosi wykonywanie nowych czynności, właśnie ta eksploracja. I tutaj to w ogóle jest bardzo istotne w kontekście dopaminy, że jeżeli wykonujemy jakąś czynność, jakiś sport, czy stosujemy jakieś, powiedzmy, leki, suplementy, czy jemy jakąś nową żywność, to za pierwszym razem praktycznie zawsze jest wyższy poziom dopaminy po wykonaniu tej czynności, czy po zjedzeniu takiej. Takiego posiłku, ponieważ nie wiemy, czego do końca się spodziewać. Jeżeli na przykład regularnie spożywamy jakieś y, suplementy, leki czy narkotyki, no to wiadomo, że z czasem ta, ten poziom dopaminy, który się wydziela w odpowiedzi na te substancje, się zmniejsza, i to jest właśnie ten efekt, zarówno oczywiście samej substancji, jak i nieprzewidywalności danej sytuacji. Y, bardzo dużo jest też badań na zwierzętach, gdzie jeżeli. Za każdym razem zwierzę po pociągnięciu danej dźwigni dostaje nagrodę w postaci jedzenia, jeżeli to jest 100% sukcesu, to dopamina nie podnosi się zbyt mocno. Jednak jeżeli poziom właśnie sukcesu czy poziom nagrody jest 50%, czyli co, drugie, co drugi raz przy pociągnięciu dźwigni jest nagroda, to wtedy poziom dopaminy podnosi się dużo bardziej. I to oczywiście też wyjaśnia różnego rodzaju uzależnienie od hazardu, gdzie powiedzmy, że jest pewna losowość, czy przynajmniej no, ta statystyka procentowa jest na pewno nie bliska ani 100%, ani 10%, bo też wykazano, że 30-40% nagrody już powoduje, że ten poziom dopaminy jest znacznie mniejszy, czyli jeżeli coś wygrywamy naprawdę rzadko, to ta dopamina jest niska, więc mniej więcej 50-60% jest dla nas powiedzmy, że naj najlepsze, żeby po prostu ten poziom dopaminy stymulować. I mocny jest wpływ także neuroprzekaźników na choroby psychiczne, gdzie Akurat wysoki poziom serotoniny jest mocno związany z rozwojem schizofrenii, co w ogóle jest też chorobą mocno genetyczną, naprawdę mocno przekazywaną w genach. Z kolei niski poziom dopaminy jest też związany z rozwojem schizofrenii, oczywiście z chorobą Parkinsona, ale także z zespołem niespokojnych nóg, czy nawet problemami z koncentracją, które teraz bardziej uznawane są jako ADD. I jeżeli chodzi o wpływ właśnie dopaminy na nasze ciało, dopamina jest niezwykle ważna dla nauki i pamięci i to będzie związane na pewno z dopaminą, ale także z adrenaliną, o której później powiem, że jej podnoszenie też ma niesamowity wpływ na... Pamięć, na w ogóle zapamiętywanie rzeczy, które się uczymy, wpływa na emocjonalne zapamiętywanie danych wydarzeń. I to jest w ogóle też bardzo mocny element pamięci. Jeżeli mamy jakieś pozytywne emocje, na przykład z dzieciństwa, gdzie chodziliśmy z rodziną do jakiejś restauracji, czy na jakieś wyjazdy, i kojarzy nam to się z bardzo pozytywnymi doświadczeniami, czy graliśmy w jakieś gry. To wtedy wysoki poziom dopaminy, wysoki poziom tego, że było to przyjemne doświadczenie, i jest związane z tym, że bardzo mocno, emocjonalnie zapamiętujemy takie zdarzenia, i często te zdarzenia są zapamiętywane wręcz na całe życie, i to są pewne urywki, które z wieku na przykład 5, 8 lat pamiętamy przez całe życie, bo tak mocno właśnie związane z neuroprzekaźnikami ta pamięć została. Pobudzona. Oczywiście działa to też w drugą stronę, bo jeżeli mamy traumatyczne przeżycia, wysoki poziom adrenaliny, noradrenaliny, to też te często yy, traumatyczne zachowania, wydarzenia zapamiętujemy, abstrahując już od wyparcia i innych takich yy, mechanizmów. Dodatkowo dopamina jest związana także z tym, jak postrzegamy czas. Jeżeli jest coś, co nas totalnie nie interesuje, nudzi, w ogóle mamy na przykład jakiś wykład, lekcję, która jest dla nas. No, kompletnie nieinteresująca, czy wykładowca nie angażuje naszej uwagi, to poziom dopaminy, przeważnie, jest naprawdę niski. I to jest ten standardowy przykład, że na lekcji po godzinie patrzymy na zegarek, a okazuje się, że minęło 15 minut. I działa to oczywiście w drugą stronę, jeżeli robimy coś, co kochamy robić. I to może być naprawdę przykład jak najszerszy, bo każdy ma jakieś różne inne preferencje, ale przykładowo gramy w grę na komputerze, która nas bardzo wciąga, bardzo satysfakcjonuje. Po powiedzmy 10 minutach wydaje nam się, że minęło 10 minut, patrzymy minęła godzina, czy minęły dwie godziny, bo po prostu ten poziom dopaminy wpływa na naszą percepcję czasu i to samo dotyczy spędzania czasu z ludźmi, którzy, którzy są dla nas bardzo inspirujący, czy bardzo pozytywnie z nimi spędzamy ten czas. No i w drugą stronę, jeżeli ten czas spędzamy negatywnie, nieprzyjemnie, to ten czas będzie się Wydłuża. Dopamina ma także wpływ na regulację rytmu dobowego, bo dopamina jest przede wszystkim pobudzająca i wysoki poziom dopaminy przed snem raczej nie do końca jest dla nas oczywiście pożądany tutaj tej dopaminy chcemy raczej przed snem mieć mniej, co na przykład może się przełożyć na używanie telefonu przed snem. Używanie telefonu przed snem oprócz niebieskiego światła jest pobudzające i podnosi często poziom dopaminy. Dopamina jest bardziej związana ze fazą snu REM, czyli w tym, gdzie mamy marzenia senne. Co ciekawe, dopamina wpływa także na zdrowie kości. I dopamina jest także ważna dla działania pamięci roboczej, tego, co obecnie tak naprawdę przetwarzamy, o czym myślimy, co zapamiętujemy w danej chwili, jak nasz mózg funkcjonuje. I działa ona też w synergii z serotoniną. Co ciekawe, dopamina działa przeciwzapalnie. No i jeżeli chodzi o objawy niedoboru dopaminy, wiele z nich jest naprawdę znanych. Brak motywacji. Powiedzmy, że to jest motywacja, brak takiego... Zaangażowania, włączenia, rozpoczęcia danej czynności, bo tutaj w tym dopomina, ma bardzo duży wpływ, że po prostu nawet nie chce nam się zacząć zebrać do czegoś. Czyli zamiast się uczyć, czy zamiast wykonywać jakiś projekt, wolimy sobie oglądać YouTube'a, czy rolki na TikToku, czy cokolwiek. I zanim w ogóle się zabierzemy do, do zadania, cokolwiek wykonamy, to już mijają godzina, dwie, trzy, i potem już w ogóle jesteśmy zmęczeni od całego tego oglądania, i w ogóle ten problem już bardzo mocno narasta, bo w ogóle nie mamy siły nawet wziąć za to zadanie. A często, jeżeli wy wykonamy różnego rodzaju techniki skupienia, koncentracji, pracy głębokiej, które pozwolą nam chociażby zacząć wykonywanie tej pracy, tego działania, to już jest dużo łatwiej. Tak? Tutaj są też takie metody tak zwanych małych zwycięstw, czyli zaczynanie od najprostszych zadań, które szybko wykonujemy. Naprawdę te zadania mogą być bardzo różne. Na przykład odpisujemy na jakiś mail i powiedzmy, że pewne zadanie już wykonaliśmy, czy może to być zmontowanie filmu, poprawienie jakiegoś obrazka, posta, w zależności od tego, czym się zajmujemy, ale żeby mieć małe, szybkie zwycięstwo, lekko podnieść sobie poziom dopaminy, a później przejść do trochę cięższej pracy, do której po prostu ciężko było nam w ogóle się zabrać, czy powiedzmy zmotywować. Niski poziom dopaminy to także zmęczenie, bo znowu dopamina jest neurotransmiterem pobudzającym. Przybieranie na wadze, zwiększony apetyt i jedzenie dla nagrody. Tak jak mówiłem o węglowodanach, o uspokojeniu po epizodach stresu, właśnie takim wyciszeniu i śnie, który jest związany właśnie z niskim poziomem serotoniny, to dopamina będzie właśnie związana z jedzeniem dla nagrody, dla takiego zwycięstwa, dla czegoś, co powiedzmy celebrujemy. Jak i też tutaj bardziej się mówi, że dla dopaminy bardziej jemy produkty białkowe, które mają dużo fenyloalaniny czy też tyrozyny i po prostu one bardziej mogą podnosić poziom naszej dopaminy. Niskie libido, depresja, znowu objawy depresyjne jak najbardziej mogą być związane z niskim poziomem właśnie dopaminy. Jest też mocna relacja dopaminy z prolaktyną. Nie jest to relacja jeden do jednego, ale wysoka prolaktyna może mocno zaburzać działanie i poziom właśnie naszej dopaminy, dlatego ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy wysoki poziom prolaktyny, powiedzmy, że w standardowym badaniu, bo prolaktyna też yy, można wykonać zwykłą prolaktynę, makro i testy z obciążenia prolaktyną i to są różne kwestie, które mogą być zależne od tego, jaki rodzaj tej prolaktyny w ogóle mamy podniesiony, no i oczywiście z higieną badań, ale jeżeli ta prolaktyna ogólnie jest u nas wysoka, to może to wpływać na to, że nasz poziom dopaminy jest niższy i Leki, które obniżają już mocno poziom serotoniny, są związane z działaniem receptorów właśnie dopaminowych. One wpływają tak naprawdę na konkretne receptory dopaminowe, ale ten związek nie jest jeden do jednego. To nie znaczy, że podnosi nam się np. Na o 10 jednostek dopamina, to o 10 yy, prolaktyna, to o 10 jednostek nam spada dopamina, i tak dalej, yy, ale pewna zależność, i, i w pewnych receptorach jak najbardziej. Jest zaburzenia uwagi, koncentracji, problemy z pamięcią, chroniczny stan zapalny to kolejne objawy niedoboru dopaminy, anhedonia tak naprawdę brak, brak radości z wykonywania czegokolwiek. Żadne czynności nas nie cieszą. Te, które kiedyś przynosiły nam jakąś radość, jakąś satysfakcję, teraz w ogóle nas nie cieszą. Słabe kości, brain fog problemy właśnie z koncentracją. Introwersja, niski poziom dopaminy to zachowania introwertyczne, wysoki, bardziej ekstrawertyczne, bardziej właśnie ekstrapolacja. Introwersja, czyli ogólnie skupianie się na sobie, powiedzmy na swoim obrębie ciała, a ekstrawersja to właśnie powiedzmy na zewnętrzu naszego ciała, na właśnie takiej eksploracji. Problemy z przywiązaniem romantycznym, to bardzo ciekawe, że niski poziom dopaminy może powodować, że. Do niej mamy takiego przywiązania, nie formujemy takich mocnych związków, co też będzie związane później z oksytocyną, o której będę mówił w dalszej części. Płaczliwość, typowo nie na przykład zaburzenia, zaburzenia takie obsesyjne, kompulsywne, tylko właśnie płaczliwość, nadmierna właśnie te, ekspozycja na taki, taki rodzaj, powiedzmy, emocji. Nie emocji, ale takiego stanu właśnie płaczliwości. Duża wrażliwość na ból emocjonalny i fizyczny, że po prostu pewne wydarzenia bardziej odciskają swoje piętno Zarówno na naszych emocjach, jak i nawet ból fizyczny jesteśmy bardziej wrażliwi. Uwielbianie poszczególnych pokarmów, zachowań, leków bądź alkoholu, czyli mamy przywiązanie do konkretnych produktów. Może to być dla jednej osoby winogrona, mogą to być jakieś konkretne słodycze, jakieś konkretne orzechy czy jedzenie, czy też konkretne zachowania. No, zachowania no to już wiadomo, często zachowania, które są nałogowe, które są niekorzystne dla nas, czy też właśnie konkretne substancje, leki alkohol. A jeżeli chodzi o nadmiar dopaminy, nadmiar dopaminy może powodować agresję, no właśnie taki wysoki poziom energii, pobudzenie, może zmniejszać empatię, działać bardziej, powodować takie działania bardziej męskie, że powiedzmy, podbijamy, pokazujemy swoją dominację, lubimy rywalizować. Znowu tutaj na pewno na to będzie też miało wpływ to w jakim środowisku się znajdujemy, w jakim środowisku zostaliśmy wychowani, ale jeżeli mamy w ogóle takie tendencje do niskiego poziomu empatii czy Powiedzmy, dużej rywalizacji, dużej dominacji, to zwiększenie poziomu dopaminy może te tendencje znacznie nasilać, mimo że właśnie dopamina reguluje działanie jelit, jej nadmiar może powodować zaparcia i może powodować także niedobór witamin z grupy B czy witaminy D. To już przy jakichś dużych naprawdę poziomach tej dopaminy. A teraz przechodząc do tematu, jak zwiększać poziom dopaminy. Oczywiście tajemnicą nie będzie, że ekspozycja na światło słoneczne i ćwiczenia fizyczne są. Mocno skorelowane właśnie z podnoszeniem poziomu dopaminy, i to będą najbardziej podstawowe czynniki, o które należy zadbać, plus oczywiście odpowiedniej jakości sen. Medytacja, yoga dotyk i masaże to są czynniki, które także zwiększają poziom dopaminy. W ogóle dotyk też mocno będzie związany z oksytocyną, o której będę mówił później, ale właśnie dotyk drugi, przez drugą osobę tak, będzie wpływać na poziom naszej dopaminy, tak samo jak yoga która jest tak naprawdę ćwiczeniem uspokajającym, wyciszającym. Yy, muzyka, szczególnie, właśnie tutaj ta muzyka, którą my już konkretnie lubimy, która dla nas jest przyjemna, która nam się podoba. Tłuszcze nienasycone, co ciekawe w diecie, mogą wpływać na poziom dopaminy, podnosząc ją. Dieta bogata w białko, i tutaj ta zależność ma zdecydowanie większy wpływ niż na inne neuroprzekaźniki. Jeżeli tego białka spożywamy więcej, to może mieć to wpływ na poziom yy, dopaminy. Oczywiście też, jeżeli mamy problemy z wchłanianiem, trawieniem, przetwarzaniem białka, metabolizowaniem. To możemy mieć problem także z poziomem i wytwarzaniem dopaminy. I co ciekawe, alkohol też może podnosić poziom dopaminy. Do produkcji właśnie dopaminy potrzebne są witaminy grupy B, miedź, cynk, żelazo. No i jeżeli chodzi oczywiście o suplementy, no to chociażby tyrozyna, także omega-3, kurkumina, to są suplementy, które wpływają na poziom dopaminy, bardzo mocno podnosi jej poziom L-DOPA, czy czyli bezpośredni prekursor dopaminy. Co ważne, stosowanie 5-HTP czy melatoniny obniża poziom dopaminy, więc pod tym względem na to koniecznie trzeba zwrócić uwagę, o czym już mówiłem wcześniej. Oprócz tego z innych czynników, które mogą wpływać na poziom dopaminy, to jest to oczywiście kawa, kofeina, zielona herbata, Witamina D3 oczywiście, szczególnie w przypadku niedoborów. Aspekty związane w ogóle z choliną, CDP-cholina na przykład podnosi poziom dopaminy. Różnego rodzaju witaminy, szczególnie z grupy B, witamina B6. Z, z suplementów ziołowych Ginkgo Biloba, czyli miłożą dwu, y, dwukulapowy, chociaż w niewielkim stopniu nie jest to mocny suplement. Mukuna pruriens bardzo mocno podnosi poziom dopaminy. To z takich ziołowych jeden z najskuteczniejszych, ale też nie jest to suplement, który bym za bardzo polecał. Bogaty w lewodopę. Niektóre Probiotyki. Nawet niektóre hormony, na przykład pregnenol, mocno wpływa na poziom dopaminy, żeńszeń, no i jeszcze wiele innych, które mogą wpływać w mniejszym w większym stopniu na poziom dopaminy. No Jeżeli chodzi o ciekawostki, tak jak zaznaczyłem na początku, po prostu styl życia, w którym. Obecnie się znajdujemy, mnóstwo powiadomień, telefony, zegarki, DAG, smart, różne urządzenia, które dają nam mnóstwo powiadomień. W ogóle aplikacje, które mają tych powiadomień, bardzo dużo, bo mogą to być aplikacje związane z wiadomościami, które ktoś wysłał do nas, wiadomości na grupie, polubienie, skomentowanie zdjęcia, więc tych powiadomień może być bardzo dużo. Maile, przelewy i inne rzeczy, więc no, to jest coś, co może nasz poziom dopominę niszczyć, jeżeli bardzo mocno jesteśmy od tego tak naprawdę uzależnieni, jeżeli tych powiadomień mamy mnóstwo, mamy te powiadomienia włączone. No i ja na przykład pracując w branży internetowej tych powiadomień, powiadomień czy ogólnie wiadomości, czy różnego rodzaju właśnie takie rzeczy, które mogłyby powiadomienia wysyłać, dostaje dziesiątki dziennie, jak pewnie nawet nie setki, więc po prostu większość tych powiadomień wyłączam, a już w ogóle powiadomienia na komentarze na polubienia postów, no do tego wręcz byłaby nieograniczona ilość, więc wybieranie tych powiadomień czy tych aplikacji, które są dla nas niezbędne, bo na przykład WhatsApp, czy wiadomości, czy, czy telefon często są wręcz niezbędne dla naszego życia, czy potrzebujemy często z kimś się szybko skontaktować, komuś odpisać, ale być może wiadomości na Instagramie czy inne niekoniecznie są dla nas aż tak istotne, to oczywiście kwestia indywidualnego wyboru. Tak jak wspominałem, dopamina zwiększa eksplorację, ciekawość, uczenie się nowych rzeczy i przyjemności takie jak seks, jedzenie, związki międzyludzkie właśnie podnoszą poziom dopaminy. I w ogóle te rzeczy sprawiają, że czujemy się dobrze, ponieważ są niezbędne do przetrwania. Wiadomo, bez jedzenia, bez seksu, no nasz gatunek raczej by tutaj nie przetrwał. Dopamina ma także swój związek z kreatywnością. Kreatywność są pewne miary, są pewne sposoby mierzenia kreatywności, i dopamina może na tę kreatywność w pewnym stopniu wpływać. I co ciekawe, histamina, czyli neuroprzekaźnik, hormon związany często kojarzony z albo reakcją histaminową, albo z alergiami, też zwiększa wrażliwość receptorów dopaminowych. W ogóle histamina jest bardzo silnie pobudzającym też neuroprzekaźnikiem i hormonem. Tutaj, tak jak mówiłem, też ważne jest to, że dopamina przede wszystkim wpływa na oczekiwanie Przyjemności, a nie same jej odczucie. Jeżeli ta przyjemność czy zwycięstwo przychodzi zawsze, to ten poziom dopaminy nie będzie tak mocno podnoszony. Kolejnym neuroprzekaźnikiem i hormonem, który omówię, jest też neuroprzekaźnik z grupy katecholamin, czyli adrenalina. Adrenalina już jest mocno znana jako, jako hormon, ale także jako neuroprzekaźnik. Adrenalina ma też swoją nazwę epinefryna, i to jest to samo adrenalina i epinefryna to jest to samo, tak samo jak noradrenalina i epinefryna. Adrenalina już jest mocno związana, mocniej związana na pewno niż dopamina z reakcją stresową, z reakcją walcz i uciekaj i adrenalina powstaje przede wszystkim w nadnerczach, czyli tymi, w tych narządach, które są związane powiedzmy z pewną reakcją stresową. Tutaj od razu zaznacza, że kiedyś popularna bardzo była teoria, że w okresie stresu, gdy długo jesteśmy narażeni na stres, to następuje tak zwane wyczerpanie nadnerczy, czyli te narządy właśnie nadnercza ulegają tak zwanemu wyczerpaniu i przestają produkować hormony takie jak kortyzol, czy właśnie adrenalina, ponieważ one zostały obciążone, co totalnie zostało obalone przez różne badania naukowe, różne eksperymenty i wraz ze stresem nasze nadnercza wręcz mogą się powiększać i reagować nawet mocniej na tę reakcję stresową, a problemem jest oczywiście oś podgórze przysadka nadnercza w tym wypadku, gdzie po prostu CRH szczególnie właśnie kortykoliberyna CRH, nie jest wydzielana odpowiednio i to ma wpływ na działanie nadnerczy, na całą tę oś. I zdecydowana większość adrenaliny w naszym ciele jest produkowana właśnie przez nadnercza. Niewielka część przez neurony, czy nerki, czy też inne narządy w ciała. Oczywiście adrenalina jest związana z współczulnym układem nerwowym, z reakcją walcz i uciekaj z pobudzeniem, wysoki poziom, Adrenaliny tak naprawdę jest wynikową tego, że, jest, że jesteśmy w okresie stresu, czy właśnie w okresie walki, czy ucieczki, ale oczywiście, jeżeli w jakiś sposób podnosimy poziom naszej adrenaliny, to samo w sobie to może powodować, że wchodzimy w stan walki i ucieczki. Oczywiście podnosi się e, tętno, tak naprawdę transport krwi, ciśnienie krwi jest poprawione, przyspieszone, ponieważ Nasze ciało właśnie dotlenia nasze mięśnie, dostarcza im glukozy, składników odżywczych, żebyśmy w tym momencie mogli uciekać lub walczyć, żeby nasz mózg, żeby nasze mięśnie funkcjonowały jak najlepiej, co z jednej strony oczywiście ma przełożenie na to, że w tym momencie jesteśmy bardziej skupieni, szczególnie jeżeli to taka sytuacja występuje raz na jakiś czas, a nie cały czas, ale z drugiej strony, jeżeli mamy właśnie dużo tej adrenaliny, szczególnie w dłuższym czasie, to nasze aspekty takie regeneracji i trawienia są mocno zaburzone, bo jeżeli mamy wysoki poziom adrenaliny, to trawienie, regeneracja, sen schodzą na drugi plan i te aspekty są pogorszone, a bardziej jesteśmy właśnie tacy pobudzeni i w takiej reakcji właśnie walcz i uciekaj. Co ciekawe, dopamina ma mocny wpływ na uwalnianie naszych zapasów tkanki tłuszczowej i na spalanie, właśnie, oksydację kwasów tłuszczowych, w ogóle na mechanizmie adrenaliny. Działa suplement, którym jest iochimina, która właśnie na receptory adrenergiczne wpływa i w ten sposób powiedzmy, że w jakimś stopniu może powodować uwalnianie tej trudnej, ostatecznej takiej tkanki tłuszczowej, którą jest najtrudniej zgubić, czyli u mężczyzn to będzie dół, brzucha u kobiet pośladki i uda. I właśnie adrenalina jest czymś, co tak naprawdę. Y mobilizuje nasze zapasy zarówno glukozy, glikogenu, jak i właśnie tkanki tłuszczowej, kwasów tłuszczowych, więc pod tym względem może mieć znaczenie pod względem odchudzania, no ale nie jest to specjalnie przydatne jako, powiedzmy, strategia, którą byśmy implementowali, abstrahując od właśnie jochimbiny, no bo nie będziemy się specjalnie w jakimś tam stopniu narażać na stres, żeby spalać pewne obszary tkanki tłuszczowej, chyba że tym stresem jest po prostu bardziej intensywna Aktywność fizyczna. Jednak oprócz tego, oczywiście ma ona korzystny też wpływ na zdrowie, wpływając zarówno na układ odpornościowy, pamięć, i o tym zaraz będę mówił więcej, bo właśnie bardzo mocno adrenalina jest związana z pamięcią, z pamięcią oraz uczeniem się nowych rzeczy, bo adrenalina tak naprawdę do zapamiętywania i do uczenia się nowych rzeczy jest jak najbardziej dla nas wręcz niezbędna. No i Jak właśnie wpływa na nasz organizm adrenalina w zależności od poziomu? Badania bardzo mocno wykazują, że podnoszenie poziomu katecholamin, w tym adrenaliny, po okresie nauki, po okresie uczenia się nowych rzeczy, bardzo poprawia zapamiętywanie tego, tego materiału, którym się uczyliśmy, poprawia właśnie pamięć i tworzenie, właśnie formowanie tej pamięci, ogólnie szeroko pojętą naukę. Dlatego też, jeżeli Uczymy się czegoś, to podnoszenie poziomu adrenaliny po takiej nauce jest bardzo wskazane. I właśnie mnóstwo badań też niezależnie w ogóle od tego mechanizmu pokazuje, że jedną z lepszych rzeczy w okresie dłuższej nauki, którą możemy zrobić w przerwie między tą nauką, jest wykonanie intensywnego treningu. Nie musi być taki długi, długi trening, tylko ważne, żeby był dosyć intensywny, i żeby te tętno nam mocno podniósł. Tutaj Treningi powiedzmy, na siłowni, standardowy trening na siłowni raczej takiego założenia nie zrealizuje, ale na przykład treningi interwałowe, biegowe czy na rowerze, airbike'u jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o czynniki, które długotrwale podnoszą poziom y, adrenaliny, no to przede wszystkim tutaj chodzi o stres, bo będę teraz mówił o tym jak negatywnie może epinefryna, adrenalina wpływać na nasze zdrowie. Jednak tutaj mówimy znowu o długotrwałym poziomie adrenaliny, bo tak naprawdę my jesteśmy świetnie przyzwyczajeni do krótkich rodzajów stresu, czyli właśnie reakcji walcz uciekaj, zaatakował nas jakiś tygrys, jakiś jakieś zwierzę czy po prostu inny człowiek. Mamy reakcję walcz uciekaj, która trwa powiedzmy kilka minut i potem wracamy do swojego zrelaksowanego stylu życia, a jeżeli ten stres występuje cały czas, cały czas się powtarza, cały czas jesteśmy pod wpływem adrenaliny, katecholamin, tego stresu, no to oczywiście pod tym względem już, zarówno pod względem układu odpornościowego, pracy mózgu, pamięci, to oczywiście ta adrenalina stale podniesiona będzie wpływać na nas negatywnie. Oprócz tego tutaj warto zaznaczyć, że takie aspekty związane z odżywianiem, związane z kontrolą poziomu glukozy we krwi mocno wpływają na poziom adrenaliny, ponieważ hipoglikemia jest stanem, który bardzo mocno podnosi poziom adrenaliny. I tutaj oczywiście przykładem jest to, że jeżeli na przykład nie jedliśmy śniadania czy nie jedliśmy przez dłuższy czas, no to mamy takie objawy jak drżenie rąk, rozdrażnienie, bóle głowy, takie mocne pobudzenie, wręcz stany lękowe, i to często jest związane właśnie z hipochemią, która w ostatecznym rozrachunku jest podnoszona, ten poziom glukozy jest podnoszony przez adrenalinę, i adrenalina właśnie daje nam takie efekty, ta potliwość, tak? takie zenerowanie, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiednio kontrolować poziomu glukozy we krwi, czy jakieś czynniki powodują, że ten poziom glukozy we krwi, spada, to właśnie adrenalina zaczyna go podnosić i to największe znaczenie ma w kontekście wybudzania się w nocy. Jeżeli ktoś ma hipoglikemię nocną, mocno mu ten poziom glukozy we krwi w nocy spada, to właśnie adrenalina ten poziom glukozy w nocy podnosi i powoduje to wybudzanie się często z koszmarami, z bardzo przyspieszoną akcją serca i w ogóle z takim strachem, przerażeniem i to może mocno wskazywać, że mamy hipoglikemię właśnie nocną. Oprócz tego niedobory tlenu, guzy oczywiście nadnerczy, problemy z, ze strukturą nadnerczy ale także kawa, palenie papierosów podnoszą poziom adrenaliny i ogólnie wysoki poziom adrenaliny jest związany też z zespołem stresu pourazowego. Po prostu ten poziom adrenaliny jest chronicznie podwyższony. I tak jak powiedziałem, właśnie, te czynniki długofalowo będą wpływać na nasze zdrowie, na nasze neurotransmity negatywnie. I przykładem jest wpływ na układ odpornościowy, gdzie ogólnie stres adrenalina mogą być jak najbardziej stymulo stymulować ten układ odpornościowy do walki i pomagać nam z różnymi infekcjami czy z różnymi rzeczami, które uszkodzeniami nawet ciała, które w y, okresie stresu możemy napotkać. Jednak jeżeli mamy długotrwale ten stres, wysoki, długotrwale wysoką adrenalinę, to nasz układ odpornościowy działa gorzej, co wpływa na przykład. Na gorszą aktywność komórek NK, czyli Natural Killers, ale także innych, w tym limfocytów czy przeciwciał, co oczywiście na naszą odporność nie wpływa dobrze. Oprócz tego, jeżeli te, tego stresu mamy dużo, to wpływa to też na stany zapalne, na różne cytokiny prozapalne, różnego rodzaju interleukiny, które znowu wpływają na naszą reakcję układu odpornościowego. Jeżeli mamy tego stresu dużo, to w ogóle te przeciwciała gorzej się produkują, gorzej reagują, jak i w przypadku na przykład szczepienia, czy Wspierania naszej odporności, nasze ciało nie jest w stanie wybudować odpowiedniej ilości przeciwciał czy wygenerować tych przeciwciał, żeby tę odporność w ogóle budować, co długofalowo też oczywiście na następne patogeny, następne infekcje będzie nas narażać jeszcze bardziej. Oczywiście adrenalina epinefryna jest mocno związana z chorobami serca, i to też na pewno wiele osób słyszało w ogóle o, o takim połączeniu, że ta osobowość typu A, właśnie mocno napędzana adrenaliną, mocno. Pobudzona o wysokim poziomie energii, wysokim ciśnieniu krwi, yy, która nie może się za bardzo uspokoić, często ma większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, co oczywiście w pewnym, za co w pewnym stopniu oczywiście odpowiada adrenalina. A więc jeżeli jesteśmy narażeni na ciągły stres, na ciągły wysoki poziom adrenaliny, przekłada się to na wyższe ciśnienie krwi, które jednoznacznie wpływa na zdrowie naszego serca, układu sercowo-naczyniowego negatywnie. No i tutaj oczywiście mnóstwo czynników. Zarówno związanych z redukcją odczuwanego stresu, czy w ogóle zmniejszenia ekspozycji na stres, może nam bardzo pomóc, żeby zmniejszyć ryzyko takich chorób sercowo-naczyniowych. No i oczywiście kontrola ciśnienia krwi jest kluczowa, absolutnie kluczowa dla zachowania zdrowia. Jeżeli chronicznie mamy wysokie ciśnienie krwi, to jest to jeden z najważniejszych czynników, o który powinniśmy zadbać. Być może jest on związany z poziomem adrenaliny i stresu. No i tutaj znowu mówimy o. Ekspozycji, długotrwałej ekspozycji na adrenalinę czy na stres, bo jeżeli to jest jednorazowo, w jakimś momencie stresu, to pomaga nam jakby to zmobilizować ciało do walki, do ucieczki, ale nie chcemy tego długotrwale. No i wykazano także, że właśnie długa ekspozycja na katecholaminy, w tym epinefrynę czy noradrenalinę, powoduje, że serce wręcz rozrasta się i z czasem staje się osłabione. Prowadzi to też do kardiomiopatii, także. No ekspozycja na stres na pewno dla naszego układu, całego, całego układu sercowo-naczyniowego, a w szczególności serca, nie jest oczywiście zdrowa. W przypadku stresu nadmiernego poziomu adrenaliny jesteśmy także bardziej... Roz bardziej narażeni na rozwój nowotworów, szczególnie tych, które już istnieją, po prostu nasz układ odpornościowy nie radzi sobie odpowiednio. No i wiadomo, w ogóle szeroko pojęty, yy, szeroko pojęty stres na różnego rodzaju choroby chroniczne nas naraża i zwiększa ryzyko rozwoju tych chorób chronicznych, co jest związane i z nadmiernymi stanami zapalnymi, jak i gorszą reakcją układu odpornościowego. Jeżeli chodzi o niski poziom adrenaliny, raczej u zdrowych osób bez jakichś konkretnych wskazań, konkretnych czynności, konkretnych czynników, które powodują niski poziom adrenaliny, raczej uważa się, że nie jest to problem, ale w przypadku pewnych chorób, jak choroba Addisona, zaburzenia działania przysadki, wydziałania ACTH, hormonu adrenokortykotropowego, czy też w Innych chorobach, takich jak na przykład problemy z nerkami, jeżeli mamy takie problemy, które wpływają mocno na wydzielanie w ogóle katecholamin, kortyzolu czy też adrenaliny, to oczywiście to może prowadzić do problemów chronicznych zdrowotnych, problemów z koncentracją, w ogóle problemów z pamięcią, czy nawet reakcją stresową, ale tu już mówimy o konkretnych jednostkach chorobowych, a raczej na tej chwilę mało, mało jest przynajmniej badań na ten temat, żeby. Osoba zdrowa bez żadnych innych współistniejących problemów zdrowotnych miała problem po prostu ze zbyt niskim poziomem adrenaliny. Ale co warto zaznaczyć w chorobach chronicznych, to w neurodegeneracji, zarówno w chorobie Alzheimera, jak i w chorobie Parkinsona, mamy niskie poziomy adrenaliny. I tutaj w chorobie Alzheimera jest to z tego względu ciekawe, że tak jak mówiłem, adrenalina jest ważna do zapamiętywania, do tworzenia pamięci. Dlatego być może jakieś powiązanie, nie wiadomo czy przyczynowo-skutkowe, ale być może jakieś powiązanie jest, że niski poziom adrenaliny powoduje, że ta pamięć działa nam gorzej, nie jesteśmy w stanie po prostu zapamiętywać nowych rzeczy, czy wręcz nawet ta pamięć nam znika z czasem, a w chorobie Parkinsona jest to bardziej jasny mechanizm, bo skoro adrenalina powstaje z dopaminy, a w chorobie Parkinsona mamy niedobory dopaminy, no to dosyć logiczne jest to, że tej adrenaliny często mamy mniej. Tylko tutaj trzeba powiedzieć, że często ta lewodopa może wpływać na poziom dopaminy i adrenaliny, jednak znowu nawet u osób, z, które podają, które stosują lewodopę, dopę mają one niski poziom właśnie adrenaliny i tak, więc jest to akurat ciekawy mechanizm. No i objawy niskiego poziomu adrenaliny są odwrotne oczywiście od jej wysokiego poziomu, bo to jest właśnie niskie ciśnienie krwi, problemy z niskim poziomem glukozy we krwi, z częstą hipoglikemią, mogą to być może to być nadmierna utrata masy ciała, problemy w ogóle z ćwiczeniami, podczas ćwiczeń czujemy się źle, mamy bardzo słabą w ogóle poziom energii czy wydolność I tutaj bardzo ciekawym mechanizmem też związanym z aktywnością fizyczną i z adrenaliną jest to, że jeżeli trenujemy intensywnie i znowu raczej nie mówię tu o treningu na siłowni czy jakiejś standardowej jeździe rowerem czy spacerze, ale o treningu na przykład w sportach zespołowym czy bieganiu po prostu tak, gdzie jest to dla nas bardzo mocno obciążające, to podczas treningu poziom glukozy we krwi nam się mocno podnosi. To znacząco też u siebie to mierzyłem dokładnie takim urządzeniem do stałego pomiaru glukozy we krwi, gdzie nawet podczas treningu Maksymalnych wysiłków, takich jak koszykówka, poziom glukozy osiągał 120-130 mg na decylitr. Podczas treningu potem on mocno spadał i adrenalina może być jednym z czynników, które podczas treningu podnoszą nam poziom glukozy we krwi. Bo to jest tak naprawdę mobilizacja do tego wysiłku. Jeżeli nie mamy właśnie działania odpowiedniego adrenaliny, odpowiedniego poziomu adrenaliny, to podczas treningu nie będziemy podnosić poziomu glukozy we krwi, co przekłada się oczywiście na zdecydowanie gorsze osiągi sportowe, bo ta glukoza i mobilizacja glikogenu są po prostu niezbędne do wysoko intensywnych wysiłków treningu. Jeżeli chodzi o obniżanie i podwyższanie poziomu adrenaliny na adrenalinę, na obniżenie poziomu adrenaliny przede wszystkim znowu będzie miał wpływ styl życia. Na przykład, wiadomo, medytacja, metody redukcji stresu, ale bardziej na przykład spacery niż intensywny trening byłby wskazany, jeżeli ktoś ma problemy z poziomem y, adrenaliny. Y, dodatkowo, no, cały styl życia tutaj ma naprawdę duże znaczenie i też sen, bo to oczywiście y, podstawa. A jeżeli chodzi o, o podnoszenie poziomu adrenaliny, to być może po prostu dieta bardziej bogata w tyrozynę czy fenyloalaninę, ale znowu tutaj raczej pod tym względem podnoszenia poziomu adrenaliny, raczej nie jest to. Specjalnie konieczne. Tutaj też warto zaznaczyć, że ogólnie adrenalina ma krótki okres półtrwania. Jest to dynamicznie, szybko, szybko działający hormon czy neurotransmitter, więc pod tym względem no, długotrwałe podwyższanie np. jej poziomu może być dosyć skomplikowane. I tutaj, jeżeli chodzi o jeszcze ciekawostki związane z adrenaliną czy epinefryną. Pewnie wiecie też o tym, że adrenalina jest często stosowana jako lek, który może w przypadku zatrzymania akcji serca po prostu to serce pobudzić, lub też w przypadku reakcji alergicznej, na przykład jeżeli ktoś ma alergię na orzeszki czy alergię na jad osy i jest ugryziony to po prostu ta adrenalina może uratować życie właśnie spowodować że albo to serce zaczyna bić albo że po prostu ta, zaczynamy oddychać taki że ta krew zaczyna krążyć co w reakcji alergicznej może po prostu uratować życie więc adrenalina tak naprawdę jest lekiem stosowanym w bardzo wyjątkowych przypadkach ale lekiem który może oczywiście ratować życie Kolejnym neuroprzekaźnikiem, który omówię jest GABA. GABA to jest tak naprawdę jedyny neuroprzekaźnik, który jest hamujący, wyciszający. GABA w ogóle powstaje z glutaminianu, czyli z neuroprzekaźnika mocno pobudzającego. I GABA, uważam, że teraz często mamy problemy z niedoborem GABA, właśnie z takim wyciszeniem, i to wyciszeniem zarówno fizycznym, jak i mentalnym, bo odpowiedni poziom GABA to możliwość wyciszenia naszych. Myśli, naszego umysłu, czyli po prostu jeżeli mamy chwilę medytacji, chwilę wyciszenia, czy kładziemy się spać i mamy nadpłok myśli, po prostu te wszystkie myśli, problemy zaczynają nam eksplodować wręcz w głowie, to właśnie może to być związane z tym, że tej gaby mamy niestety mało i to jest problem naprawdę częsty, że w ogóle nie mamy momentów wyciszenia z jednej strony, po prostu w stylu życia tego brakuje, nie robimy czasu na medytację, na wyciszenie, tylko cały czas powiadomienia, cały czas. Gonimy za czymś, cały czas coś robimy, nie mamy takiego momentu wyciszenia, a z drugiej strony, być może sam poziom, niski poziom GABA wpływa na to, że tego wyciszenia nam brakuje. I co ciekawe, na przykład, jeżeli ktoś ma problemy w ogóle z zaśnięciem w ciągu dnia, czy z jakimś wyciszeniem się w ciągu dnia, to właśnie często jest to związane z niższym poziomem GABA. No i oprócz tego, niski poziom GABA to także problemy z wyciszeniem ciała. Jeżeli mamy niski poziom GABA, to cały czas się ruszamy, cały czas jesteśmy pobudzeni fizycznie i psychicznie, więc jeżeli mamy problemy, żeby w ogóle to ciało w jakimś tam stopniu uspokoić, żeby na przykład na chwilę usiąść, to być może jest to też związane z niskim poziomem GABA. I właśnie osoby, które mają niski poziom GABA, które mają problem z tym wyciszeniem, często doświadczają, częściej doświadczają stanów lękowych. Właśnie stany lękowe i ataki, paniki są mocno związane akurat z GABA, z niskim poziomem GABA, a dodatkowo stosują cukier, wino, czy narkotyki różnego rodzaju, dla wyciszenia, dla w ogóle wyciszenia tego natłoku myśli, i tutaj wino, czy ogólnie alkohol jest bardzo mocno pod tym względem znany, bo wpływa też na poziom gaba, jest relaksantem, wycisza nas i naprawdę to jest wręcz epidemia osób, które mają powiedzmy stresujący stres życia, stresujący dzień i wieczorem nie mogą w żadnym stopniu tych emocji odciąć, tych myśli odciąć od siebie, więc wypijają czy lampkę wina, czy jakiegoś tam alkoholu, czy czegokolwiek żeby właśnie wyciszyć te myśli, wyciszyć to ciało i zasnąć. Oczywiście wtedy sen jest kiepskiej jakości i ta spirala często się potem niestety napędza. No i GABA spowalnia, tak naprawdę wycisza działanie neur neuronów układu nerwowego. Ona w synapsach działa zupełnie inaczej niż inne neuroprzekaźniki. Wspiera zasypianie i tutaj szczególnie oczywiście serotoniną i melatoniną, ale niedobory GABA mogą też w jakimś stopniu przyczyniać się do chrapania. Chrapanie oczywiście jest też zależne od tego, czy mamy zatkany nos, jak oddychamy, w ogóle w jakiej pozycji śpimy, bo na przykład spanie na plecach często to chrapanie nasila, ale tutaj też może to być związane z poziomem GABA. I co ważne, mimo że GABA jest neuroprzekaźnikiem wyciszającym, to wpływa ona korzystnie na funkcje kognitywne, na IQ, na empatię, na plastyczność mózgu. I w ogóle GABA jest niesamowicie istotna dla rozwoju mózgu, dla jego pracy, dla koncentracji i dlatego, żebyśmy w ogóle, żeby ten mózg odpowiednio funkcjonował. Więc, mimo że jest neuro, neuroprzekaźnikiem wyciszającym, to ma bardzo mocny wpływ na całą strukturę i rozwój i pracę mózgu. Co ciekawe, GABA wpływa także na produkcję kwasu żołądkowego, wspiera trawienie i może zmniejszać bóle brzucha. Reguluje apetyt, podnosi się w ogóle GABA w przypadku poszczenia i to jest w ogóle też mechanizm który często jest wykorzystywany zarówno na diecie ketogenicznej jak i właśnie podczas poszczenia. Jeżeli mamy wysoki poziom szczególnie tutaj chodzi o ketony, jeżeli mamy wysoki poziom ketonów, to zwiększa się poziom GABA, właśnie tego neuroprzekaźnika uspokajającego i wiele osób podczas postów czy podczas właśnie diety ketogenicznej doświadcza mniejszej reakcji stresowej, wyciszenia ogólnego takiego układu nerwowego, mniejszego natłoku myśli. No i pod tym względem też oczywiście dieta ketogeniczna była stosowana w kontekście epilepsji, bo też działa mocno wyciszająco. Ale ciekawe jest to, że część osób, bo nie każdy, ale na diecie keto doświadcza takiego właśnie mocnego wyciszenia, lepszej regeneracji, lepszej jakości snu. Co ciekawe, niski poziom GABA także może przyczyniać się do rozwoju choroby Parkinsona i zmniejsza GABA także poziom CRH. Poprzednio w, o, w temacie adrenaliny, w poprzednim neurotransmiterze, mówiłem o CRH, czyli kortykoliberenie, która stymuluje przysadkę do wydzielania ACTH, i ta stymuluje nadnercza do wydzielania hormonów stresowych jak kortyzol czy adrenalina. Właśnie GABA może obniżać poziom CRH, obniżać reakcję stresową i w ogóle to, jak nasza fizjologia cała reaguje na stres, bo właśnie wysoki CRH jest mocno związany z nadmiernym z wpływem nadmiernego stresu na nasze zdrowie, dlatego pod tym względem GABA w ogóle jest znowu takim przeciwstresowym, wyciszającym neuroprzekaźnikiem czy wręcz hormonem. I oprócz tego GABA jest też właśnie neuroprzekaźnikiem wyciszającym, dlatego też objawem nad niedoboru GABA mogą być napięte, sztywne mięśnie, problemy właśnie z ich rozluźnieniem, czy też ściśnięty żołądek. Jednak to też będzie związane z acetylo acetylocholiną, o której będę mówił za chwilę. Właśnie te mocne stany lękowe. W ogóle czucie takim, bycie takim przytłoczonym, że problemy, które, których doświadczamy, mocno nas przytłaczają, że po prostu nie radzimy sobie z nimi, to jest często też związane z niedoborem GABA niemożność relaksu, uspokojenia się. Co ciekawe, robienie wielu rzeczy naraz, po prostu problem ze skupieniem się na jednej rzeczy, którą wykonujemy, często jest związany z niskim poziomem GABA, jak i częste spóźnianie się w ogóle, to może być bardzo mocno związane też z GABA, bo po prostu nie jesteśmy w stanie mocno zaplanować, skoncentrować się na rzeczach czy na czasie, żeby po prostu na czas dotrzeć w dane miejsce czy na spotkanie. Arytmia, brak organizacji czasu, problemy z zasypianiem na myśli, czyli te rzeczy, o których już wspominałem, to często jest związane także właśnie z niedoborem GABA. Jeżeli chodzi o regulację poziomu GABA, oczywiście nie zaskoczę, jeżeli, chodzi o, jeżeli powiem, że ćwiczenia fizyczne jak najbardziej będą wpływać tutaj na regulację poziomu GABA. Z innych takich metod związanych ze stylem życia, oczywiście medytacja, yoga, takie rzeczy uspokajające, wyciszające. Jak najbardziej tutaj ma mocny wpływ i bardzo polecam je wprowadzić, jeżeli ktoś ma problemy właśnie z wyciszeniem czy, czy, czy z niedoborem GABA. A z suplementów, wiele suplementów w mniejszym czy większym stopniu może wpływać na poziom GABA. Co ciekawe, tauryna jest pod tym względem jak najbardziej przebadana. Oczywiście wpływ nie będzie zbyt mocny. Magnez, chociaż szczególnie w formie glicynianu, czyli tej formie, która jest stosowana przede wszystkim na sen. l bardzo fajnie, skutecznie wycisza podnosi poziom. Gaba. Jeżeli chodzi o samą gabę, raczej polecałbym stosować ją albo w proszku, albo pod język, ponieważ sama sobie gaba jako suplement nie ma mocnego wpływu na neuroprzekaźnik gaba. Co ciekawe, gaba jest właściwie jedynym neuroprzekaźnikiem, który możemy bezpośrednio kupić, bo nie kupimy serotoniny, dopaminy czy acetylocholiny, a gabę jak najbardziej. Są też mocniejsze trochę środki, na przykład kawa-kawa. Tego niekoniecznie bym polecał bez znowu jakiegoś większego doświadczenia, czy przynajmniej zbadania siebie. Probiotyki, szczególnie lactobacillus, no, GG w ogóle ma mocny wpływ na podniesienie kawa. Zioła takie jak waleriana, rumianek, melisa, różnego rodzaju też aromaterapię, lawenda, pasiflora, czyli męczennica. Tego typu rzeczy bardzo mocno nas uspokajają, wpływają na poziom właśnie Gaby. Kolejny neuroprzekaźnik, który omówię, to acetylocholina, jeden z ulubionych neuroprzekaźników w kręgu biohackingu, w kręgu poprawy pracy mózgu, ponieważ acetylocholina jest silnie związana właśnie z pamięcią, z koncentracją, z pracą mózgu i tak jak wspominałem wcześniej. Acetylocholina jest tym neuroprzekaźnikiem, który z czasem zaczyna działać coraz lepiej na poziomie neuroprzekaźników. Przykładowo, jeżeli zaczynamy na przykład studia, dużo się uczymy, rozwijamy nasz mózg, to z czasem nasza acetylocholina się podnosi i zaczyna ona działać coraz lepiej na poziomie neuroprzekaźników. I tak samo w dużym stopniu działa to nawet. W przypadku suplementów, czy nawet ewentualnie leków, które podnoszą poziom acetylocholiny, czyli jeżeli dbamy o poziom acetylocholiny, to nas czasem działa coraz lepiej. Działa to też oczywiście w drugą stronę. Jeżeli na przykład przez ostatnie lata no, nie podejmowaliśmy za bardzo aktywności mentalnych, nie uczyliśmy się nowych rzeczy, to na początku może nam bardzo być trudno przyswoić jakiś nowy materiał, uczyć się czegoś nowego, bo po prostu ten ta cała pętla acetylocholiny nie działa odpowiednio i dopiero z czasem to zaczyna działać coraz lepiej i ta pamięć, koncentracja i nauka działa coraz lepiej. Oprócz tego bardzo ważny jest wpływ acetylocholiny w związku ze stymulacją mięśni. Niedobory acetylocholiny w różnych chorobach, na przykład w miastenie gravis, powoduje, że mamy osłabione funkcjonowanie pewnych mięśni, na przykład opadającą powiekę, opadającą wargę, czy ogólnie słabą kontrolę mięśni, często twarzy, ale też w ogóle innych różnych, problemy z oddychaniem. I to jest związane właśnie ze słabym poziomem czy ze słabym działaniem acetylocholiny, gorszym działaniem. Z kolei nadmiar acetylocholiny, jeżeli byśmy to wywołali szczególnie lekami, bo suplementami raczej by było to skomplikowane, ale mocnymi lekami czy stymulantami, może powodować, że mamy nadmierne napięcie, sztywność mięśni, szczególnie mięśni karku, jak i mięśni łydek. Więc w ten sposób powiedzmy, że. W pewnym stopniu możemy sprawdzić, czy jakieś środki, których stosujemy, nie za bardzo zwiększają poziom acetylocholiny, bo właśnie te napięte mięśnie mogą się właśnie pojawiać. I bardzo ważną ciekawostką jest to, że acetylocholina mocno wpływa na fazę snu REM, zwiększa poziom właśnie ilość snu rem. Do tego stopnia, że inhibitory cholinoesterazy, czyli np. hupercyna A, czy też galantamina, czyli suplementy, które hamują rozpad. Właśnie acetylocholiny stosowane przed snem powodują znaczne zwiększenie ilości fazy snurem, jak i w ogóle jakość i wyrazistość tych snów, co akurat nie przekłada się dobrze na samą jakość snu, bo przeważnie te sny są tak wyraźne i tak mocne, że budzimy się w nocy, ale jest to naprawdę efekt mocno odczuwalny. Sam testowałem i po prostu. No, niczego aż tak mocno wpływającego na sen nigdy wcześniej nie testowałem, gdzie cholino, gdzie właśnie hupercyna A czy galantamina nie są mocnymi suplementami wpływającymi na pracę mózgu, czy na koncentrację, czy na pamięć, ale na sen, na właśnie odczuwanie tych marzeń sennych wpływa to niesamowicie mocno. I odpowiedni poziom acetylocholiny może zapobiegać utracie pamięci chorobom neurodegeneracyjnym. Różne leki, suplementy, właśnie nawet galantamina A, czy, czy hupercyna A, czy racetamy nawet, są stosowane w różnych rodzajach demencji, właśnie poprawiając pamięć i zapobiegając tej dalszej neurodegeneracji. Osoby z chorobą Alzheimera mają znacznie obniżony poziom acetylocholiny, ale oczywiście tutaj mnóstwo innych też czynników wpływa na rozwój demencji czy choroby. Alzheimera. Acetylocholina jest związana także z, z poprawą uwagi, podejmowaniem decyzji. Wspiera właśnie sen, o czym mówiłem. Reguluje też motorykę jelit, chociaż w mniejszym stopniu niż serotonina. I działa silnie przeciwzapalnie. W ogóle ta pula choliny. Yy... Acetylocholina i inne właśnie aspekty związane z choliną, choliną esterazą, mocno wpływają na stany zapalne i właśnie prawidłowy poziom acetylocholiny będzie na nasz organizm wpływał też przeciwzapalnie. Nawet mówi się, że tutaj hamuje też acetylocholina tworzenie biofilmu. Wpływa także na wydzielanie hormonów przysadkowych poprzez działanie na podzgórze co Hormony przysadkowe będą się przekładać na działanie później następnych docelowych hormonów w pewnym stopniu, tak? no bo wiadomo, że samo zwiększanie poziomu acetylocholiny raczej nie wyrówna nam pracy tarczycy, czy być może nie podniesie nam znacząco poziomu testosteronu, ale może być to kolejny czynnik, który dla naszego zdrowia hormonalnego jest istotny. Dodatkowo acetylocholina promuje wydzielanie prolaktyny oraz hormonów wzrostu, oczywiście w nie jakimś istotnym stopniu. Jeżeli chodzi o negatywny, acetylocholina ma mało negatywnych aspektów związanych z naszym ciałem, z naszym zdrowiem. Tak jak mówiłem, nadmiar może powodować te nadmierne skurcze czy sztywność mięśni, szczególnie właśnie karku i łydek, ale co ciekawe, nadmiar może wpływać też negatywnie na nastrój i powodować objawy depresyjne, więc znowu jeżeli zwiększamy w jakimś stopniu w jaki sposób poziom naszej acetylocholiny i pojawia nam się pogorszony nastrój, to być może tej acetylocholiny mamy wręcz za dużo. A jakie są objawy niedoboru czy niskiego poziomu acetylocholiny? Bo to jest bardzo ciekawe. Brak słów w rozmowie, gubienie wątków w rozmowie, w filmie, w książce, czyli po prostu musimy wracać w książce do poprzednich stron, żeby zobaczyć w ogóle, o czym czytaliśmy. W trakcie filmu gubimy w ogóle wątek. No i oczywiście często brakuje nam słów w rozmowie, nie wiemy, jak coś się nazywa, czyli no wiesz, ten, tamten, jak to się nazywa, tak, brakuje nam cały czas słów na jakieś konkretne nazwy własne, czy w ogóle takie najprostsze często słowa nam ulatują podczas rozmowy. Problem z rozwiązywaniem zagadek matematycznych, szczególnie w głowie. Problemy z zapamiętaniem właśnie filmów, książek, tego, co czytamy. Gubienie rzeczy codziennego użytku, czyli Zostawiamy na przykład gdzieś klucze w jakimś miejscu, często nawet takim, które jest, powiedzmy, że schowane są te klucze i za godzinę czy, czy za kilka dni wracamy, żeby te klucze szukać i nie mamy totalnie pojęcia, gdzie one mogły... Gdzie one mogą leżeć, gdzie je zostawiliśmy. I to się zdarza, jeżeli to się zdarza naprawdę często, gdzieś coś w wodówce postawiliśmy i nie wiemy gdzie, gdzieś jakieś rzeczy, powiedzmy, że chowamy, odstawiamy i nie wiemy gdzie, może to być związane z niskim poziomem właśnie acetylocholiny. Kolejnym bardzo ciekawym objawem niedoboru czy niskiego poziomu acetylocholiny jest jeżdżenie poniżej limitu prędkości. Jak pierwszy raz to usłyszałem, to było dla mnie to naprawdę mocna ciekawostka. Oczywiście zakładając, że mamy wszelkie warunki drogowe. Dopasowujące do tego, że możemy jechać z normalnym limitem, czy ewentualnie minimalnie, powyżej, oczywiście, nie za, nie, nie za szybko, ale jeżeli mamy osobę, która na przykład na 50 jedzie 30, a są warunki drogowe jak najbardziej, to może wskazywać na problemy z acetylocholiną, i w ogóle ten temat potem trochę bardziej analizowałem, bo acetylocholina znowu jest związana z tą koncentracją, z tą czas tak naprawdę z czasem reakcji, z tym jak na drodze jesteśmy w stanie zareagować, już obstrahując od tego jakim samochodem jeździmy i tak dalej, znowu jakie są warunki, ale jeżdżenie bardzo powoli często jest związane z tym, że ta acetylocholina nie działa odpowiednio i wraz z wiekiem często pojawiają się osoby w ogóle problemy z Powiedzmy, jeżdżeniem różnego rodzaju samochodem pojawiają się często u osób znacznie starszych, powyżej 70, 80 roku życia, gdzie na przykład zdarzają się takie wypadki, że jeżdżą pod prąd na drodze szybkiego ruchu czy na autostradzie, ale właśnie bardzo powolne jeżdżenie samochodem. I to jakby też jest pewien mechanizm, jakby bezpieczeństwa, bo jeżeli ta, ten czas reakcji, napięcie mięśni i w ogóle cała reakcja organizmu jest pogorszona, no to wiadomo, że jeździmy wolniej, żeby nie spowodować wypadku, ale jeżeli ktoś. Do jakiegoś roku życia, do jakiegoś czasu jeździł w miarę szybko i nagle następuje duże spowolnienie prędkości jazdy, w ogóle tego, jak ta osoba jeździ. Być może jest to objaw związany z niskim poziomem acetylocholiny. Właśnie wysoki czas reakcji w przypadku niskiej acetylocholiny, czyli chcemy złapać muchę, ta mucha już dawno przeleciała, a my dopiero machamy ręką. Tak jak to robi na przykład mój pies, zawsze, że mucha już jest gdzieś tam daleko, a on próbuje ją złapać. Objawy związane z problemami z koncentracją, z ADD. Problemy z orientacją w terenie, często gubienie się, to akurat u mnie często się zdarza, ale jeżeli mamy szczególnie w takim terenie, bo może niekoniecznie chodzi o nazwy ulic, tak, że wiemy, jakie konkretnie ulice się znajdują, ale że szliśmy na przykład powiedzmy no, na wschód, yy, jakąś tam trasą i potem szliśmy cały czas w jednym kierunku i potem w ogóle nie wiemy, z której strony przyszliśmy, czy w którą stronę w ogóle powinniśmy iść, żeby wyjść na przykład z lasu czy z jakiegoś tam terenu, w którym jesteśmy. Suche oczy, szybkie męczenie się mięśni, zaparcia, brain fog, problemy właśnie z koncentracją, chęć na tłuste pokarmy, o czym zaraz opowiem dlaczego, niski tonus mięśniowy, słabe napięcie mięśni, trudności w motywacji do treningu, to wiadomo, to już na to mnóstwo rzeczy może wpływać, ale może to się, też się wiązać z niskim poziomem. Acetylocholiny, hipotonia ortostatyczna, czyli niskie ciśnienie krwi, czy wręcz zawroty głowy, czy nawet omdlenia przy szybkim wstawaniu z pozycji siedzącej lub szczególnie leżącej, czyli powiedzmy pół godziny co najmniej leżyliśmy. Właśnie w pozycji leżącej, wstajemy szybko i po prostu mamy mocne zawroty głowy, czy wręcz nawet udlenia. Może to być związane właśnie z niskim poziomem acetylocholiny. Chroniczne stany zapalne, no to wiadomo jest temat bardzo szeroki, bo chroniczne stany zapalne dotyczą większości chorób chronicznych tak naprawdę, ale też mogą być związane potem z niskim poziomem serotoniny, no i rozszerzone zienice poprzez zaburzenie układu współczulnego i przy współczulnego. Jeżeli chodzi o podnoszenie poziomu acetylocholiny, tutaj poziom podnoszenie poziomu acetylocholiny akurat zostało bardzo dobrze poznane pod względem suplementów, pod względem też stylu życia. Oczywiście, tak jak mówiłem, przede wszystkim uczenie się nowych rzeczy, dbanie i o aktywność fizyczną i w ogóle o rozwój tak zwany mentalny, bo jeżeli tego nie ma, no to ciężko niestety o prawidłowy poziom acetylocholiny. Oprócz tego właśnie dieta bogata w cholinę, czyli taki, powiedzmy, że prekursor, bardziej element budulcowy acetylocholiny. I tutaj cholinę znajdziemy na przykład w jajkach, w wątróbce, ale też w produktach różnego rodzaju pochodzenia zwierzęcego. A jeżeli chodzi o suplementy to zaczynając od rzeczy, które są prekursorami, elementami budulcowymi, właśnie acetylocholiny, to będzie to Alfa GPC i CDP-cholina. Zwykła cholina, dwuwinian choliny, raczej nie będzie wpływała na poziom acetylocholiny, a jedynie na zdrowie wątroby, bo cholina jest jak najbardziej zdrowa dla wątroby. Tutaj, jeżeli chcemy celować w poziom acetylocholiny, to Alfa GPC lub CDP-cholina. Hamowanie rozpadu acetyrochonię to jest galantamina A i hubercyna A, o której wspominałem wcześniej, no i mnóstwo innych suplementów, tak naprawdę czy to będzie Bakopamonieri, nawet ashwaganda w pewnym stopniu Bazylia, Gotukola, ale także kofeina, cynk w pewnym stopniu będą wpływać na poziom acetylocholiny. Wiele też leków związanych w, stosowanych w demencji, w poprawie pracy mózgu. Oczywiście racetamy bardzo mocno wpływają na poziom acetylocholiny. Jednak co ciekawe, wiele leków zmniejsza akurat poziom acetylocholiny. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to nadmierny poziom acetylocholiny może być związany z taką reakcją erwiczną lub pokrzywką podczas treningów. Podczas treningów zwiększa się poziom acetylocholiny. Jeżeli mamy taką reakcję typowo na właśnie trening, żeby wyskakuje nam pokrzywka czy jakieś zmiany skórne, może to być związane właśnie z taką reakcją na acetylocholinę. No i tak jak mówiłem, nadmiar może być związany z nadmiernym skurczem czy sztywnieniem mięśni, szczególnie łydek i karku. Kolejnym neuroprzekaźnikiem, który omówię, jest oksytocyna. Oksytocyna przede wszystkim związana z tworzeniem par, tworzeniem związków, ale także ze skurczem macicy, sporodem i utrzymywaniem tych związków długotrwałych. Oksytocyna, to o czym wspominałem na początku, ma naprawdę różne działanie, w zależności od tego w jakim środowisku lub w jakiej grupie się. Znajdujemy, bo ogólnie rzecz biorąc, oksytocyna powoduje przywiązanie, utrzymywanie relacji zarówno damsko-męskich, czy ogólnie takich związków, jak i oczywiście matka-dziecko, ojciec-dziecko. Właśnie oksytocyna powoduje takie mocne przywiązanie do rodziny, do naszych dzieci i utrzymywanie właśnie tych relacji, jeżeli mamy problemy z poziomem oksytocyny genetycznej, czy w ogóle z jej wytwarzaniem, czy też tak jak to jest u zwierząt, gdzie po prostu blokujemy działanie oksytocyny, to takich związków tak naprawdę nie wytwarzamy, nie ma takiej relacji matczynej czy ojcowskiej czy nawet tych związków długotrwałych. Dodatkowo, wiele gatunków zwierząt, które charakteryzują się monogamicznymi związkami, mają wyższy poziom oksytocyny, co znowu może powodować tworzenie takich par na stałe życiowych partnerów. Oksytocyna jest także związana z laktacją, chociaż w mniejszym stopniu tutaj wiadomo, że na ten temat bardziej wpływa prolaktyna i Oksytocyna jest, wydzielana, jest produkowana w podzgórzu, ale to właśnie przysadka wydziela ją do naszego krwiobiegu. Oksytocyna, co ciekawe, ma mocny wpływ także na zatrzymywanie płynów w naszym organizmie i ma mocny związek i podobną budowę do wazopresyny. Inną ciekawostką jest to, że oksytocyna ma pozytywną pętlę zwrotną w porównaniu, w przeciwieństwie do praktycznie wszystkich innych, hormonów czy neurotransmiterów, to znaczy wyższy poziom oksytocyny powoduje pętlę zwrotną, która powoduje więcej wydzielania oksytocyny. No i to oczywiście pod względem tych związków, czy w ogóle rzeczy, za które odpowiada oksytocyna, powoduje... Albo pewien problem, albo dobrą zależność, bo jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do formowania związków, na przykład mieliśmy trudne dzieciństwo, nie, nie mamy w ogóle kontaktów jakichś większych ze swoją rodziną, przywiązania z kimkolwiek, no to trudniej z czasem będzie nam te takie zależności związane z oksytocyną wybudować, związki długotrwałe, czy nawet założyć rodzinę. Z kolei, jeżeli pochodzimy z normalnego domu, gdzie ta relacja była bardzo bliska, i tej oksytocyny jak najbardziej wydzieliliśmy w odpowiednich poziomach, no to łatwiej będzie nam utrzymywać stałe związki. Dodatkowo, im dłużej ten trwały związek trwa, im bardziej tę oksytocynę zwiększamy, to ona działa coraz lepiej. I znowu tutaj środowisko ma naprawdę niesamowity wpływ na to, jak ta oksytocyna będzie działać, bo znowu traumy w dzieciństwie, powiedzmy nieszczęśliwe, niezdrowe dzieciństwo, będzie utrudniać nam potem formowanie zdrowych związków poprzez nawet same sam wpływ na neuroprzekaźniki i ich działanie. Oksytocyna nie jest mocno przebadanym neuroprzekaźnikiem. Bardzo dużo badań, które w ogóle zastosowań, działań oksytocyny znamy z badań na zwierzętach. Teraz opowiem o różnych ciekawostkach związanych z niskim i wysokim poziomem. Znowu, tak jak wspomniałem, środowisko tutaj będzie na pewno kluczowe pod względem wpływu działania tej, tego, tej, tej oksytocyny na nasze zdrowie. Zaburzenia poziomu oksytocyny mogą być związane z problemami z przysadką, tak samo jak w przypadku prolaktyny. Dlatego jeżeli totalnie no nie formujemy jakichś związków, czy mamy problemy nawet właśnie u kobiet to, to, to może mieć znaczenie w przypadku porodu, tak? w przypadku skurczów, macicy, czy nawet wydzielania mleka, bo pod tym względem oksytocyna jest kluczowa, to być może jest to jakiś problem z przysadką, która właśnie wpływa na wydzielanie tej prolaktyny. Niski poziom oksytocyny może być związany z objawami autystycznymi, z objawami depresyjnymi, no i znowu z takim unikaniem Takim powiedzmy zespołem aspergera, unikaniem kontaktów y, społecznych, izolowaniem się y, no, pod tym względem, takim właśnie unika unikaniem kontaktów międzyludzkich, ale znowu ciężko powiedzieć, czy jednoznacznie oksytocyna może za to odpowiadać tylko oksytocyna, czy jest to znowu wpływ szerszy innych neuroprzekaźników i środowiska. Tutaj ten, ten neuroprzekaźnik nie jest mocno przebadany. Oprócz tego naukowcy badają wpływ oksytocyny na inne problemy zdrowotne, na przykład na uzależnienia, i tutaj jest bardzo ciekawe, że podawanie oksytocyny może zmniejszać tendencję do uzależnień, czy ułatwiać rzucanie, przerwanie pewnych uzależnień. Oksytocyna, niski poziom oksytocyny może być związany także ze stanami lękowymi, z anoreksją i zespołem z zespołem stresu pourazowego, ale na tej chwilę mocno nie jest to przebadane. I jeżeli chodzi o znowu ciekawostki, jeżeli chodzi o działanie oksytocyny pod względem zaufania, pod względem takiej społecznych interakcji, to właśnie świetnie przebadano to i znowu Robert Sapolski w swojej książce to świetnie opisuje, że oksytocyna działa na nas w zależności od tego, czy jesteśmy w grupie naszych bliskich osób czy osób zewnętrznych, bo i znowu od środowiska, tak, bo znowu jeżeli ktoś ma traumy z dzieciństwa czy ogólnie dzieciństwo niezbyt powiedzmy szczęśliwe, to oksytocyna będzie inaczej na niego wpływać niż na osobę, która nie miała takich problemów, ale ciekawe jest to, że jeżeli mamy oksytocynę podawaną właśnie badanym to ona zwiększa zaufanie, zwiększa taką empatię, czy w ogóle hojność dotyczącą osób z naszej grupy, i to nasza grupa może być różnie definiowana, czy to są osoby na przykład, które mają podobne przekonania polityczne, bo pod tym względem nawet są badania, które są z tego samego kraju, tak, czyli są po prostu naszymi rodakami lub w jakikolwiek inny sposób nawet ich znamy, no to to już jest oczywiście najbardziej jasne, ale z drugiej strony ta oksytocyna zmniejsza tę hojność i zmniejsza zaufanie do osób spoza naszego jakiegoś szeroko pojętego kręgu, więc znowu wpływ oksytocyny na budowanie, formowanie takich relacji międzyludzkich znowu zależy od tego, jakie to są osoby i z kim od... O, o mamy te relacje i w pewnym stopniu można założyć, że oksytocyna raczej zmniejsza ufność do osób zewnętrznych spoza grupy czy osób nieznajomych, nieznanych nam. A jeżeli chodzi o podnoszenie poziomu oksytocyny, to tutaj w ogóle bardzo duże znaczenie mają te relacje międzyludzkie, pary, ale także bardzo mocno dotyk, bliskość emocjonalna i dotyk, czyli takie jakieś, powiedzmy, tak zwane mizianie się, dotykanie, głaskanie, niekoniecznie jakiś dotyk mocniejszy, ale właśnie taki dotyk po skórze, szczególnie od romantycznego partnera, tutaj może bardzo mocno na to wpływać na poziom oksycyny, oksytocyny, tak jak regularne okazywanie właśnie bliskości emocjonalnej, przytulanie się. Pieszczoty to jest bardzo istotne dla podnoszenia poziomu oksytocyny. Masaż, kontakt seksualny oczywiście jak najbardziej też wpływa na oksytocynę. Tutaj z takich ciekawostek nie wykazano, żeby dotykanie psa cudzego czy głaskanie go wpływało na podnoszenie poziomu oksytocyny, ale jeżeli to jest nasz pies i jemu patrzymy w oczy i jego dotykamy, to już to zwiększa poziom oksytocyny, co znowu pokazuje, że zewnętrzne. Osoby zewnętrzne, nawet zwierzęta, tak, są zupełnie inaczej traktowane przez nasz mózg, czy nawet wpływają na poziom oksytocyny, niż te, które są z tak zwanej naszej grupy, czy jeżeli to jest właśnie nasz pies. Pewne Wszelkiego rodzaju pozytywne interakcje społeczne, spędzanie czasu z ludźmi, którymi, z którymi lubimy spędzać czas, z którymi mamy. Przyjemne doświadczenia z naszymi przyjaciółmi, rodziną, angażowanie się w pozytywne właśnie zachowania z takimi ludźmi, także wpływa na poziom oksytocyny, i wiadomo, ta oksytocyna potem powoduje pielęgnowanie i utrzymywanie tych relacji. Oczywiście uprawianie sportu, ale szczególnie w grupie, jeżeli to jest sport grupowy z osobami, które są nam bliskie, które lubimy, bardziej będzie wpływać jeszcze na podniesienie poziomu. Oksytocyny i utrzymywanie tych więzi, dlatego też na przykład grupowe zajęcia, fitness czy sporty grupowe tutaj są pod tym względem fajne. Relaksacja, medytacja także mogą wpływać na poziom oksytocyny, pozytywne emocje, uśmiech. Spędzanie czasu z dziećmi, nawet także to jest kolejną rzeczą, która wpływa na poziom oksytocyny, opieka nad dziećmi, zabawa z nimi. Jeżeli chodzi o suplementację, tutaj witamina D3, probiotyki, tyrozyna być może w jakimś stopniu mogą wpływać na poziom oksytocyny, ale ten wpływ w ogóle suplementów nie jest mocny pod względem wpływu na oksytocynę. Oksytocyna też jest stosowana w badaniach naukowych jako lek i w ogóle w niektórych kręgach powiedzmy biohakerskich czy poprawy pracy mózgu. O tym za bardzo nie będę mówił, ale oksytocynę też można w pewien sposób sobie podać i zwiększyć dla celów np. poprawy pracy mózgu, co też jest taką ciekawostką. Mocny dosyć wpływ na poziom oksytocyny może mieć aromaterapia, różne zapachy. Tutaj być może jest to też związane z tym, że zapachy mocno są związane z emocjami, z więziami i różne tutaj naprawdę różnego rodzaju olejki eteryczne mogą na ten poziom Oksytocyny, ten poziom oksytocyny zwiększać. I tak jak mówiłem z ciekawostek, oksytocyna m.in. jest eksplorowana pod względem terapii uzależnień, bo pod tym względem właśnie zwiększanie poziomu oksytocyny może przerywać pewne uzależnienia. Jeżeli chcesz szybciej myśleć, poprawić swoją pamięć i wyostrzyć koncentrację, to zajrzyj do linku w opisie, gdzie jest mój kurs na temat poprawy pracy mózgu. Dodaj link, dodaj produkt do koszyka, wpisz hasło YouTube w koszyku i zobacz co się stanie z ceną, a ja już się z Tobą żegnam, dziękuję i zapraszam do oglądania następnych materiałów.